Witam Państwa bardzo serdecznie. Jakieś 3 tygodnie temu w pierwszej części wykładu opowiadałem o historii złota jako pieniądza. Nie będę tego streszczał. To jest 1,5 godziny do obejrzenia w internecie. Dzisiaj będę mówił praktycznie o tym, co wiele osób pyta i co wiele osób interesuje, czyli no dobra, mam przekonanie, że złoto jest czymś trwałym, czymś wartościowym. Chciałbym kupić, jak mam to zrobić. Dlatego też druga część wykładu nazywa się Jeśli nie ZUS, to co? Praktyka lokowania w złoto i srebro. Jeśli nie ZUS, to co? Dlaczego tu jest mowa o ZUS-ie? To taki krótki, o czym będzie, ale pominę. Jakby ramą dla tego wykładu chcę zrobić takich kilka refleksji na temat tego, czym jest w ogóle inwestowanie w pieniądze, inwestowanie pieniędzy. Zarabiamy, mamy jakiś majątek, przychodzimy do pracy, mamy pensję, czy mamy firmę, w każdym razie mamy jakąś nadwyżkę finansową, z którą chcemy coś zrobić. I teraz to, co zrobimy z tą nadwyżką, można podzielić na 3 duże grupy. Możemy chcieć to w pewnym sensie zaryzykować. Chcemy to pomnożyć. Nie wiem, kupujemy akcje na przykład, idziemy na Forex, modny ostatnio. Albo też zakładamy firmę na przykład. Firmy są tak naprawdę ryzykownymi przedsięwzięciami. Ale myślimy o tym, żeby z tej pewnej kwoty uczynić większą, ryzykując, że ją stracimy. Drugą rzecz, możemy chcieć to ochronić. Chcieć przechować wartość w czasie. To, żeby mam to, nie potrzebuję, mam telewizor, mam nowy komputer, nie mam żadnych innych potrzeb konsumpcyjnych, ale być może w przyszłości będę potrzebował, więc chcę sobie ochronić to, żeby to przetrwało, nie wiem, jakieś inflacje chociażby, czy być może jakieś zawirowania na rynkach. I trzeci cel inwestycyjny, taki, który część ma, zwłaszcza ci, którzy czytali Kiyosakiego, Bogaty ojciec, biedny ojciec, i tak dalej, to jest stały dochód, czyli odkładanie pewnych nadwyżek finansowych po to, żeby z tego wytwarzać sobie takie źródła stałego dochodu. Nie będę w to wchodził, ponieważ myślę, że nie za bardzo się na tym znam i to są rzeczy, które są mi obce. Natomiast o inwestowaniu, jak myślimy o tej najwyżce finansowej, którą mamy, to myślimy też, zawsze ją rozpatrujemy w kategorii pewnego horyzontu, jaki mamy. Horyzont to jest przewidywalny i akceptowalny przez inwestora okres czasu, na jaki może zamrozić pieniądze. I to zupełnie zmienia nasze podejście do tych pieniędzy. Zupełnie inaczej się zachowamy, jeśli chcemy odłożyć tylko, nie wiem, na rok czy na parę miesięcy konsumpcję, ale wiemy, że za parę miesięcy będziemy chcieli sobie zaszaleć, jadąc gdzieś tam na jakieś Wyspy Kanaryjskie. I zupełnie inaczej podchodzimy do tej pieniędzy, jeśli myślimy, no teraz nie potrzebuję, ale ja to chcę mieć na czarną godzinę, na swoją emeryturę, stąd tytuł, jeśli nie ZUS. Że chcemy to, nie wiem, może przekazać dzieciom, zbudować z tego swój trwały majątek. Zupełnie inaczej wtedy podchodzimy do tych pieniędzy, zupełnie inaczej je lokujemy, zupełnie inaczej inwestujemy. Awersja do ryzyka. Każdy z nas ma podejście do ryzyka. Najczęściej pierwsze zarobione pieniądze i pierwsze jakieś takie nadwyżki, które mamy, pilnie chcemy ochronić, a jak już czujemy się, że mamy tą potrzebę bezpieczeństwa zachowaną, to często wtedy jesteśmy bardziej skłonni, żeby, nie wiem, zainwestować w jakieś fundusze, czy w akcje, czyli coś, co można dużo zyskać, ale też można dużo stracić. Czyli awersja do ryzyka to jest nasz stosunek, jak bardzo jesteśmy gotowi na to, żeby te pieniądze zaryzykować, w takim sensie hazardowym. Przy inwestowaniu też takie jest ważne pojęcie dywersyfikacji, czyli jeżeli ktoś ma jakieś nadwyżki finansowe, czy my sobie budujemy nasze oszczędności, nie wydajemy wszystkiego na bieżącą konsumpcję, to generalnie radzą tacy wszyscy mądrzy ludzie od inwestowania, że należy dywersyfikować, czyli nie wkładać wszystkiego tylko na konto bankowe, tylko w jedno miejsce, albo tylko w złoto, czy tylko w nieruchomości, ale podzielić to. Dywersyfikacja to jest po prostu podział, tak żeby te pieniądze były w różnych miejscach. Także jeżeli gdzieś tam coś nam się posypie, runie rynek nieruchomości, mieszkanie, które mieliśmy na wynajem i mieliśmy z tego czerpać dochód, nagle nikt nie chce go wynajmować, bo jest recesja, ludzie uciekają z miasta i wyjeżdżają do Anglii, no to dywersyfikacja startuje, mamy inne źródło dochodu. Ale nie chcę o tym mówić w szczegółach. Natomiast jak to się ma do złota?
Złoto jest czymś, co zdecydowanie jest dla osób, które mają dużą awersję do ryzyka i które mają, czyli nie lubią ryzykować i które mają długi horyzont, jeśli chodzi o inwestycje. Mówię oczywiście, ale jeszcze, potem jeszcze mówię o tym, jakim są rodzaje złota, ale jeśli chodzi o złoto fizyczne, to trzeba zapomnieć o tym, że my chcemy odłożyć pieniądze na rok, dwa, trzy, pięć. Ostatnie parę lat pokazało, że złoto skoczyło z 1200 w 2010 do prawie 2000 dolarów za uncję dwa lata temu, a teraz znowu spadło do 1200. Natomiast jeżeli ktoś ma perspektywę 20, 30, 40 lat, buduje swój majątek i to ma, czy coś, z czego potem może po 50 wypłacać już żyć na emeryturze, to jego to nie interesuje, bo jeśli spojrzymy na wykres złota z całej historii, no to na przestrzeni lat ono, te wzloty i wypadki, te wzloty i upadki złota po prostu się wygładzają. Co jest ważne, jeśli chodzi o złoto w porównaniu na przykład do akcji, czy takich popularnych sposobów inwestowania, no bo akcje też w dłuższej perspektywie, jak się spojrzy na wykres Dow Jones czy WIG-u, giełdy w Warszawie, no to też uśredniając ona po prostu rośnie. Natomiast jeśli kupujemy akcje, to może być tak, że firma zbankrutuje, Nokia chociażby de facto przestała istnieć, że akcje firmy przestaną być w ogóle cokolwiek warte i nic z tego nie uzyskamy. Natomiast złoto miało swoje lepsze, gorsze chwile, natomiast nie jest czymś, co w pewnym momencie może być, o tak, bo firma bankrutuje, albo tak jak jakaś waluta, czy bank plajtuje, czy jakaś waluta nagle upada i nagle z dnia na dzień tracimy wszystkie oszczędności życia. Nie. Tak nie jest. Złoto jest tym, co jest takim właśnie bezpiecznym i długoterminowym sposobem na przechowanie naszych nadwyżek finansowych w czasie. OK, ale teraz przejdźmy do takich bardziej konkretnych. Kiedy mówimy złoto, możemy mieć na myśli różne rzeczy. Pierwsza podstawa rzecz to jest złoto fizyczne. No i to, o czym będę mówił, czym skupię się na wykładzie, to są monety i sztabki. Będę o tym mówił bardziej szczegółowo później. Później to, z czym się jeszcze spotykamy, jeśli chodzi o złoto, także srebro fizyczne tu, oczywiście, to jest biżuteria i junk silver. Ludzie czasem kupują. Też są oferty niektórych sklepów z takim biżuterią na wagę, którą się kupuje po to, żeby mieć kruszec, żeby mieć to właśnie złoto albo srebro w postaci wyrobów jubilerskich. Niektórzy uważają to za świetny interes, też będę o tym mówił później. Junk silver to są monety obiegowe, które kiedyś jeszcze w latach 60. przed dużym skokiem wartości ceny srebra były normalnie w monetach obiegowych takich ćwierć dolarówkach, pół dolarówkach amerykańskich, kanadyjskich i w innych krajach. Było po prostu z jakimś składnikiem takiej monety obiegowej. W pewnym momencie, jak srebro zaczęło rosnąć, wartość srebra czy złota zaczęła rosnąć, nagle się okazało, że to jest 25 centów, ale jakbym to wrzucił, oddał do mincerza i do mennicy, żeby to przetopiła, to okazuje się, że srebro zawarte w tym jest warte na przykład dolara. Zawarte w tej monecie, a wartość taka, gdybym poszedł z tym i zapłacił według nominału, to jest tylko 25 centów. Więc ludzie zaczęli zbierać z rynku trafiające do nich te monety z lat 60., 50., 70., które zawierały na tyle dużą zawartość srebra, że była większa od ich nominału. Czyli dostaje od pani w resztę 3 ćwierć dolarówki, a on sobie je zachowuje jako junk silver, żeby je przetopić na srebro. I to jest Jak mamy dostęp do takich wynalazków, to jest dobry pomysł. A też bym o tym mówił. I trzeci rodzaj złota i srebra fizycznego to są numizmaty. Też będę o tym mówił. I coś, co jest i złotem fizycznym, nie jest złotem fizycznym. Można kupić certyfikaty na złoto. Mam przekupy bezpiecznie, mam w domu papier, którego nikt mi nie ukradnie. Jak ukradnie, to ukradnie papier. Na moje imię i nazwisko. Natomiast on potwierdza, że jakaś tam firma w swoim skarbcu przechowuje dla mnie, nie wiem, uncję złota albo sztabkę złota. I tylko, że w pewnym sensie mam złoto fizyczne, ponieważ ten certyfikat dokładnie odpowiada pewnej sztabce przechowywanej w banku. Z drugiej strony tego złota nie mam, bo ma jakaś firma, może ma, może nie ma, może wydaje więcej certyfikatów niż ma tego złota.
Także postawiłem to w tym dziale, ale to jest coś pośredniego bardzo. No jest cała grupa różnego rodzaju złota papierowego, czyli wszystkiego, co robi giełda. Powiem szczerze, to jest rzeczy poza moim rozumieniem. Są tak skomplikowane instrumenty finansowe, że nigdy się nimi nie zajmowałem praktycznie, więc nie będę potrafił ich nawet opisać. No tak z grubsza. No, są ETF-y, ETN-y, czyli próba sprzedaży, tak jakby nie kupuje fizycznego złota, tylko inwestuje w indeks złota. Czyli złoto rośnie, maleje i te ETF-y sobie podążają za tym. Ale nie potrafię tego dobrze wytłumaczyć, więc nie wnikał. Fundusze, no to wiemy co to jest. To są fundusze, które inwestują pieniądze w spółki, na przykład minersów, czyli wydobywcze związane z wydobywające kruszce, złoto i srebro i nie tylko. Kontrakty terminowe, futures, opcje, CDF-y. Znowu są jakieś skomplikowane instrumenty pochodne, na przykład kopalnia już teraz sprzedaje obietnicę wydobycia w przyszłości złota i to jest coś, co można kupować i sprzedawać, już tą obietnicę tego, że w przyszłości to złoto zostanie wydane, zostanie wydobyte, kopalnia ma pewność, że to już jakby to złoto masz sprzedane, ryzyko wahań kursowych przerzuciła na spekulantów giełdowych. Także to jest coś dla producentów korzystnego. No i bezpośrednio może kupować akcje minersów, czyli firm wydobywających złoto i srebro. To wszystko nas nie interesuje. Można o tym poczytać w książkach o inwestowaniu. Nie, ja teraz się w ogóle nie wypowiadam. Interesuje mnie tylko i wyłącznie to. O tym tylko wspomnę, ale wspomnę później. Dobra. A właśnie, to jest temat, który wspominam. O monetach obiegowych Junk Silver już mówiłem. To dotyczy nie tylko srebra, to nie tyczy Junk Silver, po angielsku śmieciowe srebro, to nie tyczy tylko srebra, to dotyczy także miedzi, jakiekolwiek metalu, którego zawartość fizyczna w monecie przekracza i wartość, która jest wybita. Biżuteria. No moim zdaniem to nie jest dobry sposób na inwestowanie w złoto. To jest, wyobraźcie sobie, że mam garść naszyjników ze złota albo garść naszyjników jakichś wisiorków ze srebra. No i tak naprawdę skąd ja wiem, ile tam jest w tym złota, a ile tam jest srebra? Dopóki tego nie wrzucę do kadzi, gdzie się to wszystko ugotuje i nie ugotuje, gdzie to wszystko się rozpuści i oddzieli, to dopóty jak naprawdę nie wiem bez jakiegoś specjalistycznego badania, oddania tego do jubilera, ile tak naprawdę mam tego złota i srebra. Ktoś, kto to kupuje, też nie ma możliwości sprawdzenia tego. Jeżeli jesteśmy właścicielem małej mennicy, to oczywiście zakup biżuterii jest fajnym pomysłem. Bo z reguły się kupuje dużo taniej niż cena spot. O tym, co jest ceną spot, będę mówił. Ale biżuteria jest, wspomnę o tym, jest ciekawą rzeczą. Jeśli mamy jakiś złom metalowy, czy jakieś stare, niechciane naszyjniki, zawieszki i tak dalej, w większych ilościach, to jest w Polsce mennica, srebrna mennica. Bardzo sympatyczny właściciel. Zrobili próbę takiej reedycji srebrnej Jadwigi, przedwojennej monety. Puszczę w obieg, tylko nie do mnie wróci, dobrze? To jest srebrna Jadwiga. Srebrna Jadwiga to jest normalna uncjowa moneta z czystego srebra, ale o tyle fajna, że można do niej zanieść, do tej srebrnej mennicy zanieść jakieś tam właśnie stare wisiorki i inne rzeczy. I oni w zamian wybiją takie ładne monety, jak zresztą sami zobaczycie. Diamenty. Dwa słowa o diamentach. Diament ma, zaletą diamentu na pewno jest to, że taki mały woreczek diamentów to jest odpowiednik, nie wiem, kilku kilogramów złota. Także przewieźć to, choćby w odbycie, jest bardzo łatwo. Natomiast problem z diamentami jest taki, że zdaniem w części inwestorów, ja się z nimi zgadzam i ich opinię powtórzę, to jest jedna wielka ściema. To znaczy w tym momencie diamenty wydobywane naturalnie się niczym nie różnią praktycznie od diamentów tworzonych sztucznie. Bo to jest po prostu, diamenty to jest węgiel, który ma masę, mnóstwo C tego pierwiastka mamy w przyrodzie, tylko ułożony pod dużym ciśnieniem w to, że się tworzy, powstaje z niego taki ładny kryształ. Natomiast
Natomiast taki zrobiony sztucznie, jeśli nie jest się super wytrawnym jakimś jubilerem, to się najnowszych sztucznych diamentów nie odróżni praktycznie od naturalnych. Dlatego ich cena jest moim zdaniem nieproporcjonalna do ich wartości rzeczywistej. No i druga rzecz z diamentami jest taka, że dla nas jest praktycznie, jeśli nie jesteśmy specjalistami wysokiej klasy, super jubilerami, albo bez pomocy konsultacji fachowej, nie jesteśmy w stanie odróżnić diamentu prawdziwego od sztucznego. A faktycznie te dwa przedmioty niczym się nie różnią. Poza tym, jaką mają historię, w jaki sposób powstały. Okej. Okay. Numizmaty, zaraz będę mówił jeszcze, to jest też inny pomysł na inwestowanie oprócz złota i srebra. No i oczywiście inne metale, pallad i platyna. Platyna jest troszeczkę droższa od złota, pallad jest w taki pomiędzy złotem a srebrem. I też można spotkać monety i sztabki z palladu i platyny do inwestowania i do lokowania. Jeśli myślimy o lokowaniu w złoto i srebro i mamy dużo pieniędzy, możemy sobie jakiś ułamek tego przeznaczyć na pallad i platynę. Ale też znowu, jak mam perspektywy kilkudziesięciu lat, z myślą, że no być może coś się zmieni i nagle pallad i platyna staną się tak straszny, popyt na nie wzrośnie, że ich ceny bardzo mocno pójdą w górę, ale no to jest coś, co bym traktował jako naprawdę jakiś margines naszego portfela na emeryturę niezusowską. Numizmaty, a monety bulionowe. To jest w ogóle oddzielny slajd poświęciłem temu, dlatego że bardzo wielu ludzi myli monety bulionowe, złote monety służące do inwestowania czy też lokowania w złoto i srebro z numizmatyką, czyli kolekcjonowaniem monet. Monety bulionowe, kiedy kupujemy złotą monetę czy srebrną, to płacimy za nią dokładnie tyle, jaka jest cena kruszcu, w nim zawarta, plus jakieś tam premium sprzedawcy, wytwórcy i także w sumie monety bulionowe mają ceny 5-10% ponad cenę giełdową z danego dnia z złota lub srebra. Natomiast numizmaty często w ogóle nie mają w sobie srebra albo złota, to są jakaś tam stara moneta miedziana z okresu Cesarstwa Rzymskiego albo z okresu, nie wiem, jakiegoś tam II Rzeczpospolitej, czy tylko bardzo rzadko spotykana i która ma ogromną wartość numizmatyczną, czyli wartość ze względu na rzadkość. To jest w ogóle coś zupełnie innego. To wymaga dużej wiedzy i znajomości tematu, znajomości historii, znajomości tych monet, znajomości rozpoznawania podróbek, bo jest też wśród numizmatów mnóstwo podróbek. Umiejętności wartościowania, bo one są zachowane w gradacji monet, są zachowane w różnym stanie. Trzeba mieć naprawdę dużą wiedzę, żeby wejść w numizmaty. Dlatego bardzo to odradzam i od razu też opowiem, że odradzam wchodzenie w pseudonumizmaty. Czyli mennica polska na przykład, przepraszam, że tak brzydko może mówię, nie z polskich firm, ale wypuszcza jakieś takie krótkie serie, czy tam pseudo krótkie serie, które 100 tysięcy monet, które niby mają być takimi właśnie, mają mieć takimi numizmatami i mają z czasem zyskiwać na wartości. No to jest niestety pewien mit. Pojedyncze monety, które są rzadkie, naprawdę rzadkie i znalezione gdzieś tam przez jakiś kolekcjonerów i znawców, rzeczywiście na tym można zarobić. Osiągają jakieś takie proste monety z okresu Cesarstwa Rzymskiego na przykład, które z jakiegoś tam cesarza, gdzie była wybita mała seria monet i mało się bardzo za pojedyncze stuki są na świecie, potrafią osiągnąć zawrotne ceny, tysiące razy większe niż zawartość w tym złota. No ale to jest ta wartość numizmatyczna i to jest zupełnie inny temat, o którym nie będę mówił i tylko tak wspomniałem. Wspomniałem o cenie spot i cenie premium. Co to jest cena spot? To jest wczoraj cena giełdowa złota. Średnia cena taka jest cena złota do dolara, czyli uncja złota jest warta, uncja złota, tego nie zaznaczyłem, jest warta 1229 dolarów, czyli wczoraj to było 4112 zł. I załóżmy, że 10 grudnia 2014 roku idziemy kupić monetę złotą, tak? Idziemy kupić. I co widzimy? Możemy sobie kupić monetę uncjową
kosztuje, to jest uncja złota, tak? Cena za uncję złota i moneta uncjowa tyle kosztuje, moneta półuncjowa tyle, ćwierć uncjowa tyle, a dziś 1/10 uncji tyle. Czyli tak, premium tu wynosi 4,7%, to jest to plus 4,7% daje to. Mniejsza moneta ma już premium 8,2, a najmniejsza taka malutka 1/10 uncji, 3 gramy, to jest 19% premium. Czyli to, dlaczego to pokazuje? Jeśli decydujemy się kupować złoto albo srebro, to należy inwestować w jak w monety jak największym nominale, jak największej wadze. W te podstawowe, jednouncjowe, gdyż na nich ten zarobek sprzedawcy i ta różnica w stosunku do ceny z danego dnia złota jest najmniejsza. Oczywiście jak mamy mniejsze zasoby, to te mniejsze monety też są fajne. Zresztą też czasem potrzebujemy w sytuacji awaryjnej, nie wiem, 1000 złotych, a nie 4, więc łatwiej jest wtedy sprzedać, możemy wtedy sprzedać taką monetę. Ale generalnie ma to wszystko przełożenie na to, jak długo nam się ta inwestycja zwróci. Może w tym, ja będę przerywał pewnymi takimi myślami, które mi przechodzą do głowy, bo myślę, że będą ciekawe dla Państwa. Mianowicie, nieważne po ile kupiliśmy złoto, czy kupiliśmy za 1000 zł za uncję, 5 tysięcy, 10 tysięcy czy 100 tysięcy, nie jesteśmy ani stratni, ani zyskowni, dopóki tego nie sprzedamy. Kiedy po drodze ona może sobie iść w górę, w dół, my nie jesteśmy ani bogatsi przez to, że złoto nagle poszło do góry, ani biedniejsi. Dalej mamy uncję złota. W momencie, kiedy sprzedajemy złoto, dopiero wtedy porównując cenę zakupu i cenę sprzedaży, dopiero wtedy mówimy, o kurde, straciłem na tej inwestycji, albo o, zyskałem na tej inwestycji. I to się dotyczy wszelkiego rodzaju inwestycji. Jeżeli jeżeli mamy dom odziedziczony w spadku po rodzinie, to nie bogacimy się dlatego, że nagle nieruchomości w tej okolicy, gdzie mamy dom, idą w górę, ani nie biedniejemy dlatego, że nagle jest załamanie na rynku nieruchomości i nieruchomości poszły w dół. Nie, mam cały czas dom. Dom po rodzicach odziedziczony, to jest nasz majątek, dom. W momencie, kiedy kupujemy, a potem sprzedajemy i porównujemy te rzeczy, dopiero wtedy możemy powiedzieć, że coś sprzedaliśmy. No a nie mówiąc o tym, że generalnie złoto jest czymś, co kiedy je kupujemy złoto, kiedy kupujemy srebro, to powinniśmy z perspektywą, że to zbieramy na naszą emeryturę, na dzieci, na jako nasz majątek, to nie zbiegamy codziennie sprawdzać, jaka jest cena złota, czy zbogaciliśmy się, czy zbiednieliśmy, o Jezu, 30% w dół w ciągu ostatniego roku, albo o, jak jestem bogaty, 30% w górę w ciągu ostatniego roku. Nie, po prostu zapominamy, to jest lokata kapitału, którą trzymamy, ponieważ złoto ma to do siebie, że nie może nagle stać się kompletnie bezwartościowe, tak jak papier, tak jak akcja firmy, która bankrutuje, tylko zawsze będzie miało jakąś wartość, nawet w najgorszych, najbardziej zakręconych czasach. No nie mówię już o wojnie na przykład, ale nawet chociażby jakichś załamaniach na giełdzie, jakichś recesjach, kryzysach gospodarczych. To taka uwaga na boku. Karaty uncje. To już takie pojęcie, które chciałem wyjaśnić. Karaty. W przypadku złota i srebra możemy mówić o karatach. To jest po prostu, to jest skala do 24. 24 to jest max. 24-karatowe złoto to jest czyste złoto, próba 999,9. To są te próby, kiedy kupujemy obrączkę albo pierścionek, to są próby. I one wyrażają po prostu procentową zawartość czystego złota albo czystego srebra w danym przedmiocie. Czyli jeśli mamy łańcuszek, bardzo często są próby 916, tak? Srebro jest bardzo często 916 tej próby, to znaczy, że tam jest 91,6% srebra i coś jeszcze. Czyli to jest 22-karatowe srebro. A złoto, no analogicznie ze złotem, czyli 24-karatowe złoto, to jest złoto czystej próby, gdzie jest 99,99% złota, czyli tyle, ile się mennicy udało wyrafinować, je oczyścić. Ale karat ma też znaczenie jako waga. To jest zupełnie inny karat, kiedy kupujemy diamenty. Ja nie kupuję, ale może. No jak kupujemy żonie pierścionek z diamentem, z brylantem, to on jest iluś karatowy, to znaczy, że ma jakąś tam wagę. Jeden karat to jest 0,2 grama. To jest zupełnie inny karat, niż kiedy mówimy o karatach złota. Uncja trojańska, inaczej aptekarska, to jest
uncja, która waży, która jest odpowiednikiem naszych 31,1 grama. Dlaczego jest nazwana trojańską aptekarską? Ponieważ jest po prostu jeszcze też inna, zwykła uncja, taka, która jest do tej pory używana w Stanach Zjednoczonych, która jest odpowiednikiem 28,4 grama. Także kiedy jesteśmy w Stanach, mówimy, że chcemy, nie wiem, 10 uncji czegoś tam, jakiegoś tam, nie wiem, ryżu czy czegoś, chociaż się nie wiem, czy wyraża w uncjach, ale powiedzmy, to dostaniemy to. Dostaniemy 10 uncji, dostaniemy 280 gram czegoś. Natomiast kiedy kupujemy złoto i srebro, to operujemy, mówiąc o uncji, myślimy o uncji trojańskiej, naszej aptekarskiej. Ja przepraszam, że ktokolwiek się interesował tymi rzeczami, to mogą to być rzeczy bardzo proste, banalne, trywialne, ale mam nadzieję, że każdy dla siebie znajdzie coś, co akurat, czego akurat nie wie. Okej. Okay. Bulion. Nazwa bulion pochodzi od francuskiego słowa bouillon, boule, gotować. Czyli tak jak się gotuje metal, żeby oczyścić, rafinuje. A też z tego pochodzi słowo bouillon, popularne określenie rosołu. Też z francuskiego odgotowania właśnie. Bouillon. Tak, bouillon to są generalnie wszystkie monety i sztabki, wszystkie postaci, o tak powiem, złota fizycznego i srebra fizycznego, palladu i platyny fizycznej, wszystkie postaci, które służą temu, żeby lokować właśnie w ten metal, żeby chcemy nasze pieniądze zainwestować w fizyczne złoto, w fizyczne srebro, to nie myślimy o, to mówiąc ogólnie, mówimy o tym, że kupujemy bulion. Nie numizmaty, nie jak po prostu monety, tylko bulion. Bulion dzieli się na dwie grupy, monety i sztab. Właśnie w innych postaciach złoto i srebro nie jest sprzedawane. No pomijam jakieś tam junk silver, czy jakieś tam złą biżuterię, czy coś takiego. A natomiast takie dla inwestorów to są monety, zakup monet albo sztabek. I oczywiście każdy, kto myśli o tym, żeby oszczędzać w złocie, czy lokować w złoto na swoją emeryturę, czy na czarne czasy, na czarną godzinę, stoi przed wyborem zakupu monety lub sztabu. Zacznę od rozwiązania. Ja wolę monety. Sztabki uważam, że mają więcej wad niż zalet, ale nie jest to zły wybór. Podstawowa zaleta monet to jest to, że są bardzo rozpoznawalne. Łatwiejsze w sprzedaży niż sztabki. Jest je trudniej podrobić niż sztabkę. Natomiast podstawowa wada w stosunku do sztabek jest taka, że tam wcześniej było premium, to było premium uncjowych monet. Natomiast premium sztabek jest zawsze niższe. Natomiast premium sztabek jest zawsze niższe. Czyli natomiast jest trudniej rozsprzedać monetę taką jak ta. De facto nawet, a zwłaszcza popularną monetę, nie wiem, tu mam srebrnego orła na przykład, popularną monetę bulionową, no każdy, kto się przez jakiś czas tym interesuje, no weźmie w rękę i po samym oglądzie już pozna, czy to jest rzeczywiście srebrna moneta, ale też ma mnóstwo metod sprawdzenia tego. Na przykład, natomiast żeby sprawdzić sztabkę, no trzeba się trochę natrudzić. Domowymi metodami jest trudno, ale można. Natomiast często sztabki są pakowane w certikardy, o których będę mówił. Wtedy ich, no nie mam pojęcia, jak je sprawdzić bez jakiegoś specjalistycznego sprzętu. To jest najpopularniejsza moneta. Na pewno jedna z najpopularniejszych, ale chyba najpopularniejsza moneta. Bita od 1968, 64, 60 któregoś. Nie jest to. Przez RPA. I to jest tak, to jest jedna uncja złota, to jest też swoją drogą najpopularniejszy sposób sprzedawania złotych monet. One są sprzedawane jako monety uncjowe. To, co wspomniałem, 37,1 grama, tradycyjna miara, uncja trojańska. Ona ma próbę 916, czyli 22 karaty, czyli 91,67% złota i reszta to miedź.
Dlatego może troszeczkę zmieniać kolor. W sensie, jak porównamy sobie Krugerranda z lat 70. I nowego, to mogą mieć ciut inny odcień. Chodzi o to, że to ta miedź najprawdopodobniej ona wchodzi w jakieś reakcje. Wspominałem w poprzednim wykładzie, że złoto jest o tyle genialne, że ono nie reaguje tak w naturze, tak praktycznie z niczym. Jest niezniszczalne. Waga. Waga tej monety oczywiście, ponieważ jest to niższa próba, a na monucie złota jest wyższa, to jest 33,9 grama. Więc jest waga większa niż jedna uncja trojańska, ale w środku jest oczywiście uncja złota. Mam średnica 32, pochodzenie RPA. I tak wygląda. To jest Paul Kruger, jeden z prezydentów Republiki Południowej Afryki. Walczył z Anglikami, ostro w wojnach burskich, a to jest taka koza, no. antylopa Springbok. Ach, chciałem, że sobie nie przypomnę. Nie ma tu żadnych oznaczeń, jeśli chodzi o nominał. 5 randów czy czegoś. RPA są randy. Jest tylko, że to jest rok wybicia, nazwa Fingold, jedna uncja czystego złota. Strzelam, że to jest tam w tym afrykanerskim języku. Południowoafrykańskim. American Gold Eagle, druga, jedna z najpopularniejszych monet, obita przez Amerykanów, US Mint. Uncja złota, identycznie jak Krugerrand, ma próbę 916-22 karaty. Tylko ma identyczną oczywiście zawartość złota, ale ma troszeczkę srebra i troszeczkę miedzi. Ta pozostała część ponad te 31 gramów, czyli tą uncję trojańską złota. Dlaczego się dodaje srebro i miedź? Po to, żeby troszeczkę tą monetę utwardzić. Złoto jest miękkie, ale no nie na tyle, że tam się nie jest miękkie jak plastelina. To jest tak, że jak się mocno ugryzie, to zostanie ślad zęba na tym. Natomiast tutaj można sobie już zęby połamać. Mam średnica, Amerykanie, tak wygląda. To jest liberty, czyli wolność. Tak wygląda, tu są dwa orły. Wierzymy w Boga. Jedni w wielości. United States of America. Ale tu mamy woda. To jest teoretycznie $50, można pójść i już zapłacić tym zlepem. Powodzenia. Jeden OZ Fine Gold. Mniejsze monety mają to oczywiście mniejszą ilość. Filharmonik Wiedeński, to niedaleko z Austrii jest. Też jedna z najpopularniejszych. Ma jest ciekawa, bo jest bardzo płaska, bardzo wąska, bardzo niska. Ma niską, małą wysokość, tak? Przez to ma dużą średnicę. Jest czystego złota. 24 karaty. Jedna uncja złota, 999,9 rok. No i też jest nominał euro. Wcześniej, przed wejściem Austrii, to były szylingi. Także, żebyście się nie zdziwili. Filharmonik Wiedeński. I tu są instrumenty filharmoników wiedeńskich. Zresztą ładna moneta. No tak, Maple Leaf, kanadyjski liść klonowy. Też bardzo popularna moneta. Dlaczego w ogóle zacząłem mówić o popularnych monetach? Zaletą złota, znaczy złoto kupujemy sobie gdzieś tam trzymamy w sejfie, czy zakopane w obrótku. Natomiast w pewnym momencie chcemy sprzedać. Kiedy przychodzi do sprzedaży złota lub srebra, najistotniejsza jest rozpoznawalność. Dlatego też, jeśli mam to też być taki wykład praktyczny, to taką moją radą jest kupować to, co jest najbardziej rozpoznawalne. Żadnych dziwactw, żadnych nietypowych monet. Te, które są najpopularniejsze na całym świecie i wszędzie rozpoznane. Swoją drogą, one też są najtańsze stosunkowo. I przeciętny inwestor jak wejdzie, to będzie to albo sam miał, albo nie będzie miał problemu z rozpoznaniem. A przyniesiecie jakąś dziwną monetę, mało popularną, to możecie jej zwyczajnie sprzedać u jakiegoś człowieka innego niż jakiś dystrybutor, dealer złota. To jest też czyste złoto. Wymiary pochodzi z kanadyjskiej, z monicy kanadyjskiej. Głowa królowej się zmieniała 3 razy w historii. One ją postarzają co 20 lat, jest coraz starsza na tych monetach, więc cały się nie zdziwcie, jak
jak trafi wam w ręce taka młoda laska tutaj na kandyjskim liście filmowym, prawdopodobnie data bicia to tam lata 70. I to jest czyste złoto, jedna uncja. W ostatnim roku, ze względu na dużą ilość fałszywek, o tym będę też trochę mówił, zaczęli to bić z takim stemplem, z takimi poprzecznymi charakterystycznymi liniami tutaj promienistymi, z takim stemplem liścia, z takim, które jest teoretycznie wszystko to sprawia, że to jest trudniejsze do podrobienia i dzięki temu kupujący jest bezpieczny, znaczy obrót tym bulionem, tą monetą jest bezpieczniejszy. Zgadzam się z tym zdecydowanie. Im się bardziej utrudnia stempel monety, potem pokażę to na przykładzie fałszywek, im bardziej się stempel monety robi skomplikowanym ten wzór, tym to jest trudniejsze dla fałszerza potem do skopiowania i tym łatwiejsze nieudolne są podróbki do rozróżnienia przez kogoś, kto przynajmniej raz w życiu trzymał monetę w ręku. Inne monety złote, to jest bardzo ładna moneta, też dosyć popularna, ale znowu, to są monety, które możemy sobie kupować, jak mamy dużo pieniędzy i chcemy sobie kupić coś innego, albo akurat są kanwury najtańsze tego dnia na rynku. Natomiast generalnie to są monety dużo mniej popularne niż te cztery, co wymieniłem wcześniej. Także jeżeli myślicie o złocie lub srebrze, to zdecydowanie tamte cztery monety. Natomiast te pokazuję, ponieważ one są dosyć popularne, ale no dużo mniej. Amerykański bizon, chińska panda, co roku wychodzi inna ta panda, więc jest, no, trzeba naprawdę dobrze znać tą monetę, żeby wiedzieć, czy nie trafiamy na podróbkę. Ta sama wada australijski kangur. Prześliczna moneta, naprawdę, chyba moim zdaniem ładniejsza oprócz tego tej, ale co roku wychodzi tu inny wzór, może nie co roku, ale no, ten wzór się zmienia i znowu to utrudnia ich identyfikację. Kruger Rand przez prawie się nie zmienił, pomimo że tam antylopa troszeczkę jej się nóżka zgięła, czy tam jedność włosie troszkę zmienił kształt, ale generalnie Kruger Rand jest niemal identyczny przez tych kilkadziesiąt lat. I dużo mniejsze monety, to są małe monety, więc jak mamy mały zasób gotówki, mamy tam kilkaset złotych, czy tam ponad 1000 przy obecnych cenach, to można myśleć o takich typu suweren, typu jakiś tam frank, czy marka, czy szyling austriacki, 20 franków francuskich. To są monety w cenach tam kilkaset, 1000, 2000 złotych. Dobra. Popularne rozmiany monet. Srebrne, prawie że wyłącznie uncjowe, pomijając jakieś tam Australijczycy w pewnym momencie, ponieważ było inny. No nie chcę zmyślać, nie pamiętam, czy to była przyczyna ograniczenia w handlu srebrem i czy sztabki były inaczej oprocentowane, czy coś. Czy w każdym razie monety się dużo bardziej opłacało kupić, wypuścili taką kilogramową kokaburę, taki ptaszek, taką kilogramową monetę po to, żeby ominąć te ograniczenia w handlu srebrem w większych rozmiarach. Generalnie srebro jest jednouncjowe, natomiast złoto jedna uncja, pół uncji, jedna czwarta, jedna dziesiąta i to jest standard. Spotkacie monety 1 gram, ale to są wszystko jakieś takie ciekawostki. Natomiast te popularne są w tych czterech rozmiarach. Przypominam, jakie miało to przełożenie na spot. Tu jest najmniej płacimy za jej wytworzenie i sprzedaż, dostarczenie nam do domu. A swoją drogą to nie jest zwykłe American Gold Eagle, ona jest taka błyszcząca, ponieważ to jest wersja kolekcjonerska, proof się nazywa i ona jest droższa. Też odradzam kupowanie czegoś takiego. Jedna z najpopularniejszych. I teraz przechodzimy do srebrnych monet popularnych. Srebrny liść klonowy. A też puszczę. Puszczę dwie, też niech dwie wrócą. Przy okazji można zobaczyć, jak srebro się dzieje, jak się jest w przeciwieństwie do złota narażone na warunki atmosferyczne i na dotykanie dłonią na przykład, na te mamy, nie wiem, kwasy, czy co tam mamy wydzielamy, nasza skóra, jakieś takie substancje chemiczne. No i piękna, to jest jedna uncja srebra. Zawsze to jest próba czysta. Srebro jest nie bez domieszek, jest monety srebrne są bez domieszek. To jest kanadyjska, bardzo popularna, bardzo fajna moneta. Też w ostatnim roku zaczęli ją chronić w ten sposób, że to jest 2012, ale z zeszłego roku jest, czy od tego roku ma takie kreseczki charakterystyczne.
żeby to zwiększyć bezpieczeństwo. To jest American Silver Eagle. To jest Walking Liberty, która kiedyś była na jakiejś starej monecie amerykańskiej z początku wieku. Srebrny orzeł, też bardzo popularna srebrna moneta bulionowa. Srebrny filharmonik. Srebrna Jadwiga. O, to już puściłem wam w obieg, więc wiecie, jak to wygląda. I sztabki. Tu właśnie powiem o dwóch rzeczach. Czasem sztabki są sprzedawane gołe, ale czasem są sprzedawane z certikardem. Najczęściej dotyczy małych sztabek, bo one się zaczynają od tu 1 grama, 2, 5, 10. Oczywiście uncje też są. Certikard to jest takie plastikowe opakowanie, które jeśli się ktokolwiek to przedrze, to będzie tego ślad, który jest nie. Ona jest nie do wyjęcia z tego plastiku i można sprawdzić, prześwietlając ją, czy została naruszona ta właśnie plomba, czy na opakowaniu. To jest po prostu zafoliowana sztabka. Specjalnie to jest opatentowany system, który teoretycznie ma chronić, żeby chronić przed nieupoważnionym otwarciem. No i oczywiście są tu jakieś tam też oznaczenia mennicy, która to biła. Jest bardzo dużo mennic na świecie, które nie biją monet, a właśnie biją sztabki. I jest coś takiego jak LBMA, czyli London Bullion Market Association, stowarzyszenie takie angielskie, które wydaje certyfikat dla zaufanych mennic. Certyfikat właśnie LBMA i ich największe sztabki, takie kilkukilogramowe, mają jeszcze taki stempel Good Delivery. Czyli zostały zrobione zgodnie tam ze sztuką i tak dalej. Także można się tym kierować, ponieważ z kolei kupujący będą sprawdzać, czy sztabka pochodzi z jakiejś nikomu nieznanej mennicy, czy z mennicy znanej mającej certyfikat LBMA. Ciekawostki numizmatyczne. Monety są naprawdę, potrafią być przepiękne. To jest kanadyjska, jakaś, no zobaczcie, kształt śliczny. 150 dolarów, tu też z kanadyjskiej mennicy, z takimi wzorami kolorowymi wtopionymi. No tam to te wzory są, no przepiękne są te monety. No to właśnie jest taka próba tworzenia takich rzeczy, monet, które kiedyś staną się numizmatami i nagle staną się strasznie popularne wśród kolekcjonerów, którzy będą za nie płacili dużo więcej niż ty, który płaciłeś tylko tam, no trochę więcej niż za zwykłą złotą monetę. Oczywiście, jeśli chcemy się w to bawić, proszę bardzo, ale ja to zdecydowanie odradzam. Fałszywki. Złoto i srebro było od zawsze fałszowane. W poprzednim wykładzie mówiłem o tym, że głównymi fałszerzami byli oczywiście rządzący, którzy kiedy tylko mogli, obniżali próbę zawartości srebra albo złota w monecie, żeby na tym zarobić. Ja chciałem zauważyć, że mimo wszystko miało to jednak pewne pozytywne konsekwencje, bo na przykład fałszerstwo złota doprowadziło Archimedesa do odkrycia słynnego prawa Archimedesa. Tak, oczywiście, jak najbardziej. To jeden taki przykład. Okej. Trzy takie sposoby na fałszowanie złota. Platerowanie, czyli pokrywanie jakiegoś metalu z wierzchnią cieniutką warstwą złota. Czyli pozłacamy jakiś tam mosiąc albo coś innego. Jest to metoda stara i jest, no w stosunku do złota, będę o tym mówił, w ogóle się nie sprawdza. Jest trywialnie prosto do wykrycia. Natomiast bardzo dobre srebrne, właśnie platerowane podróbki się zdarzają i są w obrocie, jest ich dużo. Także spokojnie kupując na eBayu czy na Allegro można na takie rzeczy trafić. Zwłaszcza na eBayu, bo rynek amerykański jest tutaj, a niemiecki jest dużo większy niż polski. Zaniżanie próby. To jest ciekawe fałszerstwo, bardzo popularne na początku XX wieku. Kiedy brano jakąś monetę, obniżano, wrzucano garść monet, tak? Wrzucano je do tygla, i przetapiano je na nowo i odbito identyczne, dokładnie takie same monety, tylko że zamawiające kilka procent mniej złota,
dosłownie 7% mniej złota w całości, zastępowane go srebrem i miedzią. I one były praktycznie odróżniane. Natomiast zysk na tym był na tyle duży, że się opłacało coś takiego robić. I jeśli trafią się nam monety z początku wieku, zwłaszcza amerykańskie Eagle, Double Eagle, ruble z początku, z przełomu wieków XIX-XX, ale zapewne wiele innych monet z tamtego okresu, to mogą być właśnie takie, które mają zaniżoną próbę. No tyle jesteśmy zyskowni, że trochę straciliśmy na tym zakupie. Zawsze można to sprzedać jako złom, czyli bo tam to złoto jednak jest, ale aczkolwiek no jesteśmy na tym, na takim zakupie stratni, bo możemy to sprzedać tylko jako złom, jako bezwartościową monetę. No i wolframowe wkłady. To jest straszne zagrożenie dla, tak uważam, zupełnie szczerze, bardzo duże zagrożenie dla inwestorów lokujących w złoto i srebro. Dlaczego? Złoto, nie w srebro, ale w złoto. Tak wyglądają. To są sztabki, w których odkryto w ciągu ostatnich kilku lat się pojawiło dużo. Albo w ten sposób wolfram otoczony, jest oblany złotą grubą warstwą, to nie jest platerowanie. Albo takie sprytnie wtopione pręty wolframowe. To jest kwestia ostatnich kilku lat. Dlaczego? I dlaczego to jest takie niebezpieczne? Nie. Zaraz o tym powiem. Spróbuję przeskoczyć szybko do slajdu, który pokazuje. Nie przeskoczę tutaj. Dobra. Przepraszam, gdzieś pod koniec mam, albo uciekł mi w ogóle slajd, który ma, pokazuje ciężary złota. Nie, a muszę pokazać, przepraszam. To jest zbyt ważny slajd. Albo go przeskoczyłem, albo się nie zapisał. Niemożliwe, żeby się zmieniał. Jest, dobra. To jest to. Gęstość pierwiastka. Gęstość pierwiastków. Pierwiastki izotopowo mają różną, ale tu są uporządkowane według swojej gęstości. Czyli jeśli mamy w temperaturze 20 stopni takiej wielkości cegiełkę wykonaną ze złota, albo z ołowiu, albo z faladu rodu, to w jednym gramie, przepraszam, w jednym centymetrze sześciennym tego czegoś będzie 19 gram złota, a w jednym centymetrze sześciennym, jeśli to będzie wykonane ze srebra, będzie jeden centymetr sześcienny tego będzie ważył 10 gram. Czyli biorąc do ręki dwa takie same przedmioty, identyczne z wielkością, wykonane z czystego srebra i z czystego złota, to ze złota będzie dwa razy cięższa niż ze srebra. Dlaczego o tym mówię? Złoto przez wiele, wiele lat było kompletnie, no właściwie było, pomijając te z obniżoną próbą, było praktycznie nie do podrobienia, ze względu na to, że było bardzo, bardzo ciężkie. Nie da się tego niczym podrobić, pomijając uran, który jest trudno dostępny i promieniotwórczy, pomijając wolfram, którego się nie dawało do tej pory użyć, zaraz powiem dlaczego, to praktycznie nie było jak złota podrobić, tak żeby to wyglądało wiarygodnie. Jeśli podrabiało się z monetę, to więcej tam było takiej gadki i sprytu niż sprzedawcy, niż rzeczywiście ktoś, kto wziął to na chwilę w rękę, sprawdził, w banalny sposób mógł sprawdzić, czy moneta jest wykonana ze złota. Ze względu na jej bardzo dużą gęstość. Natomiast największym zagrożeniem dla złota jest wolfram. Dlaczego? Ponieważ nie ma identyczną gęstość jak złoto. Jeśli sobie wyobrazimy monetę wykonaną. Ja będę skakał w tym wykładzie. Nieważne, że coś sobie przygotowałem, ale ja będę skakał. Podstawową zaletą monet w stosunku do sztabek było to, że monetę bardzo łatwo zweryfikować i to są monety, metody znane od starożytności, używając zwykłej wagi linijki. Czyli to jest linijka do sprawdzania Krugerrandów. Gdybym miał w ręku Krugerranda, to sprawdzam, jaką ma średnicę, tutaj, kładąc monetę.
załóżmy, że to jest Kruger Rand, to nie jest Kruger Rand, więc się oczywiście nie mieści, Kruger Rand będzie pasował. Tu musi przejść przez tą szczelinę, czyli zgadza się jego średnica, zgadza się jego wielkość. I teraz kładę, to jest linijka Fisza, to jest taka waga. Ja to wam zaraz puszczę tutaj, także sobie się tym pobawicie. To jest taka sobie właśnie waga, która, jeżeli moneta będzie wykonana z czegoś innego niż złoto, tak? Z czegoś innego niż złoto, załóżmy z ołowiu, to jeśli zrobimy ją w kształcie identycznym jak Kruger Rand, to będzie miała taki sam rozmiar, przejdzie test średnicy i test grubości, ale nie przejdzie testu wagi. To coś jest wagą. To jest taki mały balans taki tutaj, który tylko odpowiednia waga przeważy. O, waga pasuje, ale rozmiar niestety nie, więc wiemy, że to nie jest wykonane ze złota i to nie jest Kruger Rand. Tego typu wagi były znane już od XIX wieku, a w ogóle to jest metoda stara, mówią, zastępuje również linijka i submiarka. I tą metodę najpopularniejszą i bardzo pewną, jeśli chodzi o złoto, no Wolfram rozwala. Przez to, że moneta wykonana z wolframu przeszła by test linijki Fisza. Nie, idealnie. Praktycznie żadna linijka, każda linijka by przepuściła. Każda linijka przepuściłaby tą próbę. Dość powiedzieć, że jak pokazałem te. Te sztabki, to one zostały tymi sztabkami, te sztabki nabrały zawodowe firmy handlujące dealerów w Nowym Jorku. Profesjonalne, duże firmy zajmujące się sprzedażą i obrotem złotem i srebrem fizycznym. One się nie pojawiły tak, że ktoś się nabrał jakiś amator na eBayu. Nie, to one się pojawiły i te sztabki trafiły do i zostali tymi sztabkami oszukani dealerzy w Nowym Jorku. Zdaje się, że to był jedna z pierwszych, czy tak. Także to są sztabki wypełnione wolframem, są największym zagrożeniem dla złota. I do tej pory były wyłącznie zagrożeniem dla sztabek złota. Dlaczego? Wolfram ma bardzo wysoką temperaturę topnienia. Wolframem faktycznie jesteśmy w stanie odbijać tylko bardzo proste kształty, czyli jakieś hucie, jakieś tam pręty, jakieś takie sztaby. No nie, absolutnie możemy zapomnieć o tym, żeby tak jak złoto jest miękkie, ma niską temperaturę, tam 900 stopni chyba, możemy mocno uderzając stemplem wybić jakiś ładny kształt, to na takim wolframowym w życiu byśmy tego nie byli w stanie zrobić. Jest zbyt kruchy, zbyt twardy w porównaniu do złota. No i oczywiście też to tam były problemy metalurgiczne, ja się na tym nie znam, może się tylko domyślać, które sprawiały, że trudno było połączyć wolfram ze złotem. Udało się to fałszerzom pokonać stosunkowo niedawno i od paru lat dosłownie pojawił się wysyp złotych sztabek. Pocieszę was, że są sztabki głównie powyżej tam kilkudziesięciu gram, 100 czy 200 gram, czyli takie dosyć parędziesiąt tysięcy złotych jedna. A dosłownie w zeszłym roku, czyli na początku tego, pojawiły się podróbki złotych monet. To jest ze strony Fisza, producenta takiego najpopularniejszego producenta tych linijek. Informacja o właśnie takiej złotej monecie, wypełnionej wolframem, która przechodzi test linijką Fisza. Waga, rozmiar, wszystko się zgadza tak jak złota moneta. No i jest fałszywką. Wolfram kosztuje grosze, jeśli chodzi o w ogóle samą cenę metalu. To jest... się pan, czy pojawiały się inne złote monety? Kruger Randy, ale nie wiemy, co robią fałszerze. Znaleźli sposób, lada moment się wysypią inne popularne na 100%. To jest świeża sprawa. Mówię, z początku tego roku. Jeszcze powiem anegdotę o tym Fiszu. To jest... zdjęcie ze strony bloga producenta takiej konkurencyjnej linijki. To jest też odmiana linijki Fisza, tylko dla wielu różnych monet. A będę jeszcze mówił o tych linijkach. Który reklamował swoją tą linijkę, mówiąc, że jeżeli przyniesiecie mi złotą monetę, która jest fałszywką, a przejdzie to z tą linijką, dostaniecie oryginalną z powrotem. No i mu przynieśli.
już teraz na jego stronie jest, że ten test, jest ta zasada właśnie przekreślona i że nie dotyczy Kruger Randów i American Gold Eagle. A to jest właśnie naruszona struktura, on to po przetestowaniu zobaczył, że w środku jest ukryty Wolfram. Ok. Podsumuję jeszcze raz. Słucham? Kabel bez rzutnikiem. Przepraszam. Coś uciekło? Jest, wróciło? Jeszcze raz? Na pewno nic nie zahaczyłem. O, platerowanie dotyczy głównie, tak jak mówiłem, srebra. Szkoda, że nie mam, nie wziąłem ze sobą, mam takiego fałszywego Kruger Randa. Wykonanego techniką platerowania, no to wygląda tak tandetnie, że od razu byście rozpoznali, że to nie jest Kruger Rand, no chyba, że nigdy nie mieliście w rękach, wtedy można się nabrać. Jest w ogóle taki ordynarnie gruby po to, żeby zachował wagę, bo tam się jest mosiąc czy coś takiego. Zaniżanie próby jest bardzo trudne do wykrycia. Będę mówił o tym, co to robi, dlatego że manety czy z zaniżoną próbą mają praktycznie zachowują wagę i rozmiar. Oryginalnych, więc są trudne, bardzo trudne do wykrycia. I wolframowe wkłady są też bardzo trudne do wykrycia, ale jest to możliwe. Dobra. No a jeśli zaniżasz próbę srebrem albo miedzią, no to waga to oczywiście wykryje. Właśnie wykryje, ale to są ułamki grama, znaczy to są wartości po przecinku. Czyli na przykład to jest, waży to, nie wiem, 10,9 zamiast 10,10, czyli 1/10 grama. Czyli jak masz dobrą wagę elektroniczną, to jest taka wzięta zaledwie typowa waga elektroniczna, a kosztuje kilkadziesiąt złotych, to zauważysz. Ale też trzeba pamiętać o tym, że same monety są bite z pewnym odchyłem, bo to nie jest wyrób, nie wiem, to nie jest robione przez roboty w fabryce, tylko to jest fabryka, gdzie lecą takie potężne stemple, kadzie się tłoczy, robi takie długie rury, tnie, bije stemplem, a także tam ułamki grama, jedna, dwie, trzy setne grama, to jest normalne, że mogą te monety się między sobą różnić wagowo. Pamiętam te 7% chyba ruble, które były podrabiane, to już waga to wykrywała. Tak, ale na przykład złote Belgijki, Słomski będę o nim wspominał, Przemysław Słomski o tym wspomina w swoim blogu, już na przykład nie. Z tego co wiem, najbardziej odpowiada tej wadze trojańskiej uncji filharmoniki. Idealnie bije, trafią to perfekcyjnie bić? No, mają najmniejszy rozrzut. Najmniejszy rozrzut wagi, o to nad o tym nie wiedziałem, ciekawe. Niemiecka kultura. No. Austriacka w filharmonii, przypominam, z Austrii jesteśmy na spotkaniu klubu austriackiej Szkoły Ekonomii. Właśnie miałem cały wykład poświęcić wyłącznie filharmonikom. Właśnie, to dobry pomysł. Dobra, opisałem, powiedziałem krótko o fałszywkach. To, co jest najważniejsze, metody weryfikacji, czyli jak możemy się bronić przed fałszywkami, przed fałszywymi monetami. Będę mówił wyłącznie o monetach. Część z tego się odnosi także do sztabek. Gęstość pierwiastków, o tym mówiłem. Złoto jest bardzo trudne do podrobienia dzięki gęstości. Do tej pory najpopularniejszą metodą była suwmiarka plus waga. Mam suwmiarkę, mam wagę. Jeśli znamy rozmiary, to mogę to sprawdzić. Jeśli jestem leniwy, albo nie chcę mi się wierzyć, albo nie wierzę swoim, albo nie umiem posługiwać się suwmiarką, to kupuję za $300 taki kawałek plastiku. Oryginalna kosztuje tam coś $300, no może 150 w promocji. A pan Przemysław Słomski sprzedaje to za 100 zł. I to testuje jedną monetę. Coś takiego też można kupić za 100 zł. I to testuje 7 różnych monet popularnych. Natomiast, a puszczę to w obieg, proszę bardzo, proszę sobie obejrzeć. Tylko też, żeby wróciło, tak? Tak wyglądają linijki Fisza. Tej oryginalnej z RPA Fisza nie mam. Natomiast oczywiście linijkę Fisza doskonale zastępuje waga, suwmiarka plus znajomość rozmiarów z internetu. I tak jak mówiłem, jest to metoda, której można moim zdaniem zapomnieć w tym momencie, ze względu na to, że poza ordynarnymi podróbkami
tych prawdziwych podróbek nie, po prostu nie wykryje. Metoda wizualna, wbrew pozorom, jest metodą znakomitą, genialną i wytrawnym, takim wystarczy, jeśli chodzi o monety, wystarczy tak naprawdę ta metoda. No to jest zawsze trochę ryzykowne jednak, ale jest to metoda naprawdę znakomita. Dlaczego? Stempel monety to jest trochę jak podpis, nie wiem jak to, jak pieczątka, jest niezwykle trudne do podrobienia. Zobaczcie jak podrobili, to jest bardzo dobra podróbka swoją drogą, jak została podrobiona ta moneta. Jak się przyjrzymy w szczegółach, to widać, że jest większe wypłaszczenie, że tutaj nie ma tak ładnie zrobionej nogi, twarz jest taka, mniej ma tych wyrazów i tak dalej, i tak dalej. Ale gdybyśmy nie mieli tej monety pod ręką, nie spotkali się z nią pierwszy raz albo wzięli tylko kiedyś przez szybę, to testując tylko linijką Fisza, byśmy na pewno ją kupili. Natomiast kiedy mamy porównanie, albo pamiętamy dobrze wygląd monety, to już sam wygląd nam zdradzi, że mamy do czynienia z podróbką. Przy czym trzeba pamiętać znowu, że wyglądy monet czasem się zmieniają, są czasem jakieś warianty, mamy kontakt, jesteśmy nagabywani przez wytrawnego fałszerza, który ma świetną gadkę i wciśnie nam, że to jest ta unikatowa seria, która jest w ogóle więcej warta od zwykłej. W roku 2003 wypuścili taką właśnie próbę, ona wygląda trochę inaczej, to jest ta wersja prób właśnie kolekcjonerska. Wow, i to jest tylko za 2000 zł dla pana, ponieważ ja mam problemy finansowe i ty kupujesz i kupujesz podróbkę, nie? Generalnie jeśli zaczynamy kupować złoto i srebro, mamy jakąś naszą swoją pierwszą monetę kupioną u zaufanego sprzedawcy, to taki zakup jest bardzo dobrym zakupem. Lupa, po prostu lupa, po to, żeby sobie spędzić czas z monetą i ją po prostu obejrzeć, jak ona wygląda. I po jakimś czasie naprawdę wystarczy ją wziąć w rękę, obejrzeć i my już wiemy, że od razu, że coś nam śmierdzi albo o, super monetka. Także lupa to jest jedno z narzędzi, która jest bardzo przydatna przy szukaniu fałszywek. Dwa. A tak w ogóle dlaczego ty mówię? Część z was jest już zapewne po jakichś zakupach złota, część z was myśli, że może sobie kupi kiedyś złoto lub srebro. Szczerze mówiąc, pierwsza myśl po zakupie złota i srebra, jak przychodzi to do nas, to jest, a jak mnie oszukali? Jak ja mam to sprawić? Skąd ja wiem, że to jest prawdziwe złoto? Oczywiście z powodów marketingowych sprzedaje się złote monety z certyfikatami pięknymi, wydrukowanymi, ale one są oczywiście tylko marketingowym chwytem, ponieważ one nie są w żaden sposób połączone z monetą, można to połączyć z dowolnym przedmiotem. Wizualna. Odczynniki chemiczne. Metoda zła z dwóch powodów. Po pierwsze niszczy monetę, działa jest stosowana do srebra przede wszystkim. Spotkałem się też ze złotem, ale nie stosowałem ani do srebra, ani do złota. Po pierwsze niszczy powierzchnię, pozostają takie plamy, bo my kapiemy kwas i w zależności od koloru, jaki to nabierze, ta kropla na monecie. W ogóle najpierw ją trzeba tam igiełką naruszyć, żeby zedrzeć tą ewentualne platę z powierzchni i wejść trochę niżej i oglądamy jaki jest kolor i po kolorze rozpoznajemy. Można takie zestawy kupić i tam jest opisane jak to robić ten test. Odradzam z dwóch powodów. Niszczy monetę, niszczy sztabkę, działa tylko powierzchnią. Czyli jeżeli mamy jakieś wpręty w środku wolframowe albo jakieś coś głębiej, to po prostu to jest zupełnie bezwartościowe. A jeszcze będziemy mieć zniszczoną monetę do tego. Spektrometry, rentgeny, generalnie bardzo zaawansowane, bardzo duże, bardzo drogie urządzenia. Niektórzy z polskich dystrybutorów złota sobie takie sprawili. One są bardzo fajne, pokazują skład chemiczny, ale niestety działają po powierzchni. Czyli na przykład jak mamy monetę o zaniżonej próbie, to jest spektrometr super, bo pokaże nam dokładnie skład chemiczny. Wrócę jeszcze do chwilę do fałszywek. Nie przygotowałem, nie umiałem tego zrobić. Wyobraźmy sobie monetę w przekroju. Monetę w przekroju. I teraz można sobie wyobrazić dwa rodzaje fałszywek. Fałszywki, które polegają na zaniżeniu próby, to jest cała moneta ma niższą próbę.
Czyli w tym momencie rzeczywiście wystarczy spektrometr, czy nawet odczynnik chemiczny, będziemy wiedzieć, że to jest zaniżona próba. Natomiast jeśli chodzi o platerowanie, albo jeśli chodzi o wkłady wolframowe, no to oczywiście w przekroju będzie mieli cieńszą, grubszą warstwę złota i srebra, a tylko w środku jakieś pręty wolframowe albo jakiś tam inny metal. Dlatego ważne jest, czy metoda sięga do środka monety lub sztabki, czy też nie. No spektrometry są uniwersalne, bo są i do sztabek, i do monet. Metoda Archimedesa, super metoda. Bardzo fajna, trudna do wykonania, czy trudna, to niewygodna i w ogóle, ale bardzo skuteczna. Ważymy monetę. A nie powiem Wam. Umieszczę instrukcję, jak wykonać metodę Archimedesa na stronie naszego klubu na Facebooku, na stronie kasy. Tam będzie do pobrania. Oczywiście trzeba będzie zapłacić lajkiem, nie? Inaczej się nie pobierze. Taka jest tam blokada, że nie pobierze się tego bez dania lajka. Okej. Okay. Metoda Archimedesa. Ale to jest dobra metoda, bo ona wykrywa wszelkie rodzaje podróbek. Magnes. Jestem pewien, że brałem ze sobą magnes. Jest, tylko się przykleił. Oczywiście neodymowy, czyli taki, który jest super, naprawdę bardzo, bardzo mocny. Nie chcę Wam na niczym pokazywać, ale to się tak przykleja mocno, że to jest no najmocniejsze chyba z magnesów, które są. Można kupić normalnie na Allegro. Ostrożnie, bo są delikatne. W sensie będziemy tak sobie przyklejać jakieś metali, to po prostu zniszczy nam się ta wierzchnia warstwa. Dobry, bo znowu dotyczy całości. Tylko mało dokładny. W tym sensie, że trzeba i wymaga pewnej wprawy w stosowaniu. O co chodzi? Złoto i srebro nie przyciągają magnesu. Przy czym srebro jest o tyle ciekawe, że jest dimagnetykiem, tak to się mówi? No, to jest coś po fizyce? Diamagnetykiem, tak? Ok. Przyciąga srebro w bardzo delikatnym stopniu, w taki sposób, że czujemy opór. No z dużej na przykład srebrnej monety będzie tak się powoli fajnie zsuwać. Nie zjedzie, a z analogicznego przedmiotu niemagnetycznego to po prostu zjedzie, a do magnesu się po prostu przyklei. Natomiast będzie wyczuwalny leciutki opór charakterystyczny, ale nie przyklei się do magnesu. Bardzo fajny efekt, naprawdę. Ale jest to metoda fajna, która dotyczy jakby całości, ale jest bardzo niedokładna. Daje nam z grubsza informację o tym, czy mamy do czynienia z podróbką, czy nie. Kostka lodu. To jest nowość, jak się jeszcze nie wiedziałem o tym. Dotyczy srebra. Srebro jest bardzo... ma bardzo dużą przepuszczalność ciepła, tak to się mówi. Chodzi o to, że kostka położona na zwykłej monecie i na monecie srebrnej, na srebrnej się błyskawicznie rozpuści, dużo szybciej niż na zwykłej monecie. Także to jest taka metoda, ale bardziej ją traktuję jako taką dodatkową. To jest znakomita metoda. Szkoda, że nie na czerwono nie podświetliłem. Ultradźwięki. Wymaga wprawy, wymaga sprzętu, który nie jest wcale taki drogi. Ale wymaga wprawy, wiedzy, jest trudny w użyciu, ale jest bardzo dobry. Ultradźwięki przechodzą przez każdy materiał z różną prędkością, więc mierząc, tu wkładamy. To jest po prostu powszechnie stosowana metoda, nie wiem, do szukania na przykład uszkodzeń w jakichś rurach metalowych, czy jak wychodzą jakieś spawy, czy tam nie ma jakichś wad technologicznych. To właśnie ultradźwiękami się sprawdza, czy to zostało dobrze wykonane. Jest różna prędkość rozchodzenia się dźwięku w różnych ośrodkach, więc ultradźwięki, kiedy tu zostaną wpuszczone i tu zmierzony czas, jak szybko przeszły na drugą stronę monety na przykład, przemyślę to rury, czy jakiegoś spawu, czy czegoś jeszcze, no to wiemy, możemy powiedzieć, z jakiego to jest materiału wykonane, czy są tam jakieś wady itd., itd. I są już zestawy takie do kupienia w Stanach i na Zachodzie, w Polsce się nie spotkałem. Chociaż chyba Słomski miał nawet przez moment na u siebie w sklepie. Takie właśnie zestawy do dostawania złotych monet i sztabek. To jest też do sztabek się nadaje, bo to przenika przez całość. Czyli jeśli w środku będzie cokolwiek, to od razu będzie widać
po wyniku, jak szybko dotarło to, albo za szybko dotrze, albo za wolno ten dźwięk na drugą stronę monety lub sztabu. No przepraszam, że dokonam takiej okropnej autoreklamy, ale odmianą tej metody ultradźwięków jest metoda dźwiękowa. To jest to, że srebro ma charakterystyczny dźwięk, czy złoto, generalnie każdy przedmiot ma charakterystyczny dźwięk. I to była metoda rzeczywiście stosowana przez kupców. No w Biblii nawet jest zapis, że jest jak miedź brzęcząca, czyli inaczej brzęczy, czyli kto by miłości nie miał, jest jak miedź brzęcząca, czyli brzmi źle, nie tak jak srebro czy złoto, które brzmi inaczej. I rzeczywiście po brzdęknięciu na palcu, po brzdęknięciu monetą na palcu słychać, że ona ma taki ładny, utrzymujący się dłużej dźwięk. To jest metoda, którą oczywiście można i trzeba obowiązkowo sformalizować i podejść do niej bardziej profesjonalnie. Jak to można zrobić? A zareklamuję. Ten Fish to jest ten producent linijek, najpopularniejszych, najbardziej renomowanych na świecie. W momencie, kiedy wyszły te monety okazało się, że jego linijki są po prostu bezwartościowe, wypuścił, no oczywiście tego nie mówi wprost, ale taka jest rzeczywistość, wypuścił taki ringer, taki kawałek plastiku, nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie to działa, ale bardzo ciekawy pomysł. Wkładamy monetę w ten ringer, brzęczymy i jeśli moneta będzie dźwięczyć, to znaczy jest oryginalna, jak nie dźwięczy, to jest fałszywa. Nie wiem, jak to działa, nie testowałem, nie miałem tego w ręku, nie wiem, czy to jest wiarygodne, czy to nie jest wiarygodne, ale pokazuje to, że również ta zdecydowanie renomowana firma na rynku producentów narzędzi dla inwestorów poszła w kierunku dźwięku. Dlatego o tym wspominam. TheFish.com można sobie też sprawdzić w internecie, Ringer to się nazywa. To jest nowiutki produkt z tego roku, nowość, zupełnie. Jeszcze jest coś takiego jak aplikacja na iPhone. No właśnie będę o nim mówić. Ale się nie obawiam. Bo tak. Zacznę od Audacity. Audacity to jest popularny, darmowy program do analizy dźwięku. Na wszystkie komputery, PC-ty, Mac-i, jest darmowy, instalujemy go sobie, nagrywamy naszą monetę, to jak brzęczy i uzyskujemy, a to o tym będę mówił, i uzyskujemy takie wykresy. A to trzeba jakoś charakterystycznie w to uderzyć, czy no bo... To znaczy ważne, żeby uderzyć tak jest. Samo. Ważne, żeby uderzyć tak samo. Nieważne, znaczy ja preferuję jedną z metod, będę o tym mówił, ale ważne, żeby uderzyć tak samo. Czyli mamy monetę, którą wiemy, że jest oryginalna. Tak, to jest ta u góry. I to faktycznie to jest wykres Krugerranda. Pod spodem jest podróbka Krugerranda. Obie monety zostały uderzone i dźwięk został tych monet nagrany. I to jest wykres spektrum, analiza spektrum nagranego dźwięku. I teraz zwracamy uwagę na takie charakterystyczne piki i porównujemy. Jeśli pojawiają się w tych samych miejscach, albo się nie pojawiają, to znaczy, że mamy do czynienia z podróbką. Proszę bardzo, tak wygląda. To jest porównanie fragmentów, wykresów 10 rubli z 1899 roku. Ta moneta ma skład próbę 900, czyli 90% złota, 10% miedzi. Widzimy, że jej piki charakterystyczne, częstotliwości charakterystyczne wypadają w tych częstotliwościach. Natomiast to jest fałszywka o zaniżonej próbie, czyli mamy troszeczkę mniej złota, 83,2%, reszta to miedź i srebro. I widzimy, że te piki, kształt obydwu monet z wyglądu są identyczne, prawda? Prawie że nie do odróżnienia. Widzimy, że te piki się przesunęły, występują w zupełnie innych miejscach. I co jest ciekawe, wykorzystujemy tutaj metody drgań własnych.
z fizyki każdy przedmiot ma swoje częstotliwości charakterystyczne, swoje drgania własne. Wzbudzony do drgań będzie drgał, zawsze będą się pojawiały w tych samych miejscach częstotliwości charakterystycznych. W jaki sposób wzbudzać monetę? Popularna stara metoda to jest na palcu. Tak, uderzamy. Druga moneta, którą ja osobiście preferuję, to jest wybrać twardy blat i zakręcić monetą na stole. To jest druga moneta. Druga metoda. A, no właśnie, tu się reklamuje. Możemy wykorzystać Audacity, czyli możemy nagrać dźwięk, zaznaczyć go, zrobić sobie te wykresy. Tu jest oryginał, tutaj coś, co nie wiemy, czym jest, i porównujemy. Możemy też kupić sobie albo ściągnąć za darmo taką aplikację na iPhone'a, CoinTrust, albo na Androida. Reklamuję konkurencję, a co tam. Boolean Test, ona jest, wersja jest darmowa, jest też wersja płatna. One opierają się na prawie identycznej zasadzie, czyli mają zapamiętane te częstotliwości i w momencie, kiedy się przed mikrofonem tej aplikacji zakręci monetą, to aplikacja sprawdzi te częstotliwości charakterystyczne i powie tak, wypadają w tych samych miejscach, albo nie, są w miejscach zupełnie różnych. To jest aplikacja. Nie wygląda. Aha, zabieramy pozytywny. O, wynik pozytywny, super. A tu? Wynik negatywny, no to wiadomo. Działa. Sam nie wierzę jeszcze, że też działa. Okej. Jak kupować złoto? Wbrew pozorom nie jest to banalne pytanie. Najlepiej osobiście, czyli nie przez internet, bo uzyskujemy pełną anonimowość. No tu pytanie, jak bardzo jesteśmy, jeśli chodzi o paranoiczni, jeśli chodzi o wiarę w to, że państwo nas zacznie szukać ludzi ze złotem. No za komuny tak było. Zaraz po wojnie była pełna konfiskata złota i srebra w rękach prywatnych. Za Roosevelta tak było. Za Roosevelta to nie, oni wypłacili dolary, tylko zaraz potem zmienili kurs złota i nagle się okazało, że zostałem zwyczajnie wydymany. Ale to za Roosevelta było bardziej kulturalnie zrobione, natomiast teraz po wojnie były po prostu konfiskaty złota, srebra. A te kupowanie osobiste daje nam anonimowość. To jest to, co jest fajne w złocie, że można pójść, wyłożyć pieniądze, wyjść ze sklepu i nikt nie wie o naszym zakupie. I w srebrze tak samo. I to jest bardzo dobre. Oczywiście jak kupujemy przez internet, to jak się stał przelew bankowy, gdzieś to tam już się kręci. I w sytuacji jakiejś, nie wiem, czy to wierzymy, czy nie wierzymy. Chyba, że płacimy bitcoinami. Ale to wtedy trzeba w sklepie takim najlepiej Silk Roadu, czyli takim podziemnym kupować, żeby już było naprawdę anonimowo, nie było nigdzie zapisów na serwerach tej transakcji i tak dalej. Oczywiście kupujemy zaufanych sprzedawców. Powiem, jacy są zaufani, tak, będę mówił otwarcie, reklamował. Czasem jest lepiej przepłacić niż stracić. Jeśli jesteśmy naprawdę już dobrze, to możemy wtedy kupować na Allegro kogoś bezpośrednio odbierając i weryfikując, czy to jest autentyk, bo można wtedy kupić faktycznie taniej, znacząco taniej. Na początek kupujemy z kimś doświadczonym. Warto kupować, będąc wyposażonym w jakieś instrumenty do rozpoznawania złota, żeby tak po prostu nie wziąć w rękę, o, chyba jest oryginalna, fajnie, biorę. Więc jak kupujemy i mamy jakiekolwiek wątpliwości, lepiej jest być w czymś wyposażonym. Gdzie przechowywać? Oczywiście można w skrytce bankowej, kosztuje to około 300 zł rocznie. Banki, te duże banki PKO BP, PKO SA i inne banki spółdzielcze mają swoje skrytki. To jest taki mały sejfik, płacimy roczną opłatę, mamy kluczyk, możemy tam w godzinach otwarcia banku pójść i wypłacić pieniążki. Analogiczne skrytki oferują prywatne firmy. Zdaje się, Mennica Wrocławska chyba w to weszła też jakiś czas temu. Są też inne firmy. Po prostu na fali zainteresowania, zwłaszcza 2 lata temu, ogromnym boomem na złoto, pojawiły się takie profesjonalne skrytki. To w dużych miastach. Później.
Nie w mieszkaniu, chyba że mamy safe. Jeśli mamy broń, pozwolenie na broń, to oczywiście musimy wtedy mieć safe zgodnie z ustawą o broni i amunicji, więc mamy sprawę z głowy. Natomiast generalnie nie staramy się, trzymamy się nie trzymać w mieszkaniu, chyba że w safe. Jak mamy duży dom z ogrodem, to mamy oczywiście masę możliwości schowania. I przytoczę historię z jednego z blogów, która mnie trwa w pamięci. Paręnaście lat po wojnie Żydzi przyjechali do swojego domu, który kiedyś przed wojną był ich, a po wojnie zajęli tam Polacy. I chcieli obejrzeć po prostu stare śmieci, no tam gość, tak po prostu przyjść, obejrzeć jak to tam kiedyś mieszkali, pochodzić sobie, powspominać. No i dostali wolną rękę oczywiście, nie chcecie tutaj tego na własność, tylko chcecie wspominać, możecie sobie pochodzić. Oni tam pochodzili, poszli na strych, posiedzieli chwilę na strychu, wyszli, wrócili po 19, tam po pół godzinie, pożegnali się i tyle ich było, a gospodarze znaleźli w jakimś miejscu, w którym spodziewanym, jakiś otwór gdzieś tam otwarty i mogli się tylko domyślać, co tam było przechowywane. Więc jak mamy dom, to mamy duże możliwości ukrywania naszego złota. Tyle. Zaufanie sprzedawcy. Jest taki ranking cenyzlota.pl. To są sprzedawcy, to jest jak Ceneo albo Skąpiec dla złota. A dlaczego polecam ceny-złota.pl? Dlatego, że tam są sprzedawcy, którzy swego czasu forum Goldblock, teraz ten blok jest martwy, ale forum cały czas tam troszkę żyje przy tym Goldblogu i tam ludzie swego czasu bardzo mocno wymieniali się opiniami o tych sprzedawcach, bardzo surowymi, i tylko ci, którzy byli zaopiniowani pozytywnie po iluś tam transakcjach, mogli w ogóle trafić do tego rankingu. Czyli jest to jakaś tam weryfikacja przez ludzi. Nie wiem, na ile to jest dzisiaj jeszcze wiarygodne. Zdecydowanie mogę polecić ze sklepów monetinwestycyjne.pl pana Przemka Słomskiego. Miałem okazję z nim tam trochę osobiście podziałać. Trochę także to jest człowiek godny zaufania. Oczywiście przy sprzedaży bezpośredniej, bo jak kupujemy przez internet, puszczamy przelew, no to ja nie wiem, czy pan Przemysław nagle nie zniknie z pieniędzmi, ale no wątpię, ale to jest ryzyko związane z każdym zakupem przez internet. Natomiast oczywiście, mówiąc teraz poważnie, to jest ktoś, kogo mogę z czystym sumieniem polecić. On jest we Wrocławiu. Mennica Wrocławska, dosyć duża firma, ma oddziały też w Gdańsku chyba. Współpracowała swego czasu z Instytutem Misesa przy jakichś tam seminariach letnich. Taka, z tego co na ile miałem z nimi kontakty, wydają się solidną, porządną firmą. A propos tych nazw, to oczywiście jest taka no, budowanie marki. Mennica Wrocławska, oni tam nie mają żadnej mennicy, nic nie wytapiają. No to ładnie brzmiało, Mennica Wrocławska, więc tak zapewne to nazwali. Ja może przepraszam, że odkrywam jakieś takie tajniki firmy, ale no tak się buduje firma. Natomiast rzeczywiście mogę ich z czystym sumieniem polecić. Golden.pl to jest też firma, z którą miałem przyjemność współpracować. Srebrna Mennica, bardzo sympatyczny właściciel. U nich można przetopić sobie złom na srebrne jadwigi. Znowu nie, to są takie moje subiektywne polecenia. I na końcu wymienię Bank Raiffeisen, dlatego że u nich można kupić strasznie przepłacając filharmoniki. Ale jest to, wydaje mi się, no jednak jakiś taki bezpieczny zakup swojego pierwszego filharmonika, jeśli jesteśmy naprawdę, nikomu nie ufamy, tylko dużym instytucjom i bankom. To banki Raiffeisen w dużych miastach można u nich. Nie wiem, czy to jest dobre grono, żeby mówić o zaufaniu do banku, ale no nie popadajmy w paranoję. Bank Raiffeisen na pewno nie sprzedaje fałszywych filharmoników, można u nich ciemno pójść i kupić. I na pewno nie oszukuje na rezerwie czasu. Nie, no to oczywiście robię to tak jak wszystkie banki. Myślę, że oni nawet nie czują, że to jest oszustwo. Oni to nie mają tej austriackiej świadomości, że to jest lewizna, nie? No, tak jest z bankierami. W ramach tego prawa, które istnieje, robią, działają jednak w miarę uczciwie, a może się wyda, nie wiem. W okazji u nich można kupić złote filharmoniki. I bibliografia. Rothbard tego nie czytał, ale Rothbard jest jednym z najważniejszych
ekonomistów Szkoły Austriackiej, którego jestem zagorzałym fanem, dlatego nie mógł tutaj nie spojrzeć i tak życzliwie, tak, chociaż tak trochę z pewnym powątpiwaniem, ale tak trochę też życzliwie jednak poprzeć tę bibliografię. Goldblock w tym momencie martwy już, ale jest kopalnią wiedzy. Blog Słomskiego, slomski.os, tego, o którym wspominałem, też jest kopalnią wiedzy. Dwa grosze.com to jest generalnie szerzej o inwestowaniu. Można sobie tam wejść, też jest trochę o trochę tam informacji ciekawych. No i generalnie jest cała masa wiedzy w internecie. Te trzy rzeczy jako takie w miarę ciekawe, czy z polskojęzycznych wyciągnąłem na pierwszy. Dobrze. To dziękuję za obecność i za uwagę. Czy są jakieś pytania? Można podejść, obejrzeć monety, wziąć do ręki, zobaczyć jak wygląda, pobawić się kointrastem. Przyniosłem ze sobą kilka srebrnych monet, jedną uncjowych. A złotych nie ma? Nie mam. Słucham. Panie, jak obecnie wygląda sytuacja z VAT-em na srebro? Wczesno było zamieszanie z Estonią, Norwegią. Szczerze mówiąc, pogubiłem się. Nie wiem. Nie wiem, jak wygląda obecnie. Ona się zmieniała i nie wiem, jak wygląda obecnie z VAT-em na srebro. No, przykro mi. Na złoto nie ma VAT-u, tak inwestycyjne. O, to się nie zmieniło. Kupuje się bez VAT-u. Natomiast na srebro. Nie chcę mówić. Nie, o najnowszych informacjach na temat nie znam. Ja opowiem o takiej. W Polsce sytuacja ze skupami złomu. Jeżeli odkryłem skarb babci, mam parę monet, chcę sprzedać. Cudzysłowie, tak to mówię. To jaki procent skupie złomu na dzień dobry, ile się. Dużo się traci. Cena skupu w stosunku do. To zależy od skupu wszystko, bo lombardy skupują, jubilerzy skupują, ale co cena złomu to jest. Parę dziesiąt, nie wiem, kilka, 10, 20 czy nawet więcej procent poniżej ceny spot. Natomiast gdybym w tym momencie chciał sprzedać monetę srebrną, to normalnie ją sprzedaję za cenę około ceny spot. Bo to jest pełnowartościowa rzecz, którą może dystrybutor dalej sprzedać. Ja opowiem o takiej historii. Mój wujek jest numizmatykiem. A, czyli zbiera monety. No zbiera monety i ma tam taki mały sklepik i przychodzi do niego kiedyś taki sąsiad jego i przenosi 20 dolarów. Złota moneta, on o tym chyba nie wiedział, ale przenosi monetę, na niej napisano 20 dolarów. No i mówię do wujka, ile mi za nią dasz, bo wujek mówi, no cóż, no widzisz 20 dolarów, pójdziesz do kantoru, on ci więcej jak 60 zł nie da. Ja cię znam od dawna, od 20 lat. A skąd to masz? A tam od babci kiedyś dostałem. No to znam cię od dawna, dam ci 70. Poszedł szczęśliwy. To analogiczną historię pamiętam o znalezieniu największego brylantu na świecie. Ten największy na świecie brylant ostatecznie został podzielony na trzy mniejsze, bo był tak olbrzymi. Służył jako taka blokada do drzwi u takiego biedaka tam. Strzelam, że albo w Indiach, albo w RPA. Goleś, który był geologiem, zobaczył, to był diament, a nie brylant, czyli przed obróbką to po prostu kawał takiej skały, co trzeba było być geologiem, żeby wiedzieć, o kurczę, to jest diament olbrzymi. Kupił to za bezcen, bo to, za bezcen, bo to co, po jakimś kamieniu do podtrzymywania drzwi. No i oczywiście kupił w ten sposób największy diament w historii świata. True story. Jak wygląda kwestia z metodą magnetyczną, jeśli chodzi o wykrywanie wolframu? No, jest różnica. Tą metodą wykryć? Jest różnica. Właśnie Przemysław Słomski fajną metodę pokazał, że na wadze, kiedy się połączy to z przyłożeniem magnesu, to waga inaczej się zareaguje na złoto, inaczej na wolfram. Ale nie jest tak, że wolfram jest jak żelazo i jest generalnie niemagnetyczny, nie? Czyli no jak się, no z tym magnesem jest generalnie, to są tak słabe siły, to ludzie to wieszają monety na nitkach, patrzą jak to reaguje. Oglądałem masę filmików na ten temat i generalnie machnąłem ręką, bo to jest takie
trochę wróżenie z fusów. Aczkolwiek no, takie ordynarne podróbki wykryje od razu, bo w nich jest jakieś cokolwiek takiego magnetycznego, no to zostanie przyciągnięte do takiego neodymowego magnesu, jak... No się sami zobaczy, jak to jest trudno oderwać. Niewiele metali jest sferą magnetycznych. Raczej właśnie miedź czy srebro nie mają tych właściwości, więc jak na przykład złoto... Srebro ma takie szczególne właściwości. Tak, ale jeśli mamy monetę złoto z domieszką jakąś srebra, większą niż powinna być, no to magnes nam tego w ogóle nie pokaże. No magnes nie jest jakąś taką super metodą w ogóle. No. Jest jedną z metod, najlepiej posługiwać się całym szeregiem. Ja zachwalam tą dźwiękową, ponieważ naprawdę szczerze uważam, abstrahując od tego, że od tego mojego programu, to abstrahując od tego, to naprawdę szczerze zupełnie uważam, że jest to na chwilę obecną jest to najlepsza metoda do wykrywania podróbek. I pochodna, czyli ultra dźwięki również. A co powiesz o tombaku? Bo słyszymy, że w Polsce często nabierają. Na tombak. No jest bardzo lekki, z wyglądu tylko przypomina złoto, ale jest bardzo lekki. Także jeżeli ktokolwiek, no nie przejdzie podstawowej metody wagi linijki. Trywialny do wykrycia. Natomiast oczywiście można się, jak jest się naiwnym, się spotka cygana sprzedającego monetę przy ulicy, czyli albo mówiącego, że potrzebuję pieniędzy, dam ci złoty sygnet zrobiony z tombaku, no to oczywiście można się w takiej sytuacji nabrać. Tym bardziej, że w ogóle bijuter jest bardzo trudno sprawdzić, jak nie jest jubilerem, nie ma się sprzętu. Tylko Martina Archimedesa właściwie tutaj wchodzi w grę. A co możesz powiedzieć o sklepach internetowych i podwójnej cenie, jak mi się często oferuje, że przykładowo opcję kup teraz dostać w przeciągu 3 dni jest na przykład o 10% droższa od opcji kup teraz, ale dostarczony ci towar dopiero za miesiąc. Czy to jest tylko i wyłącznie gra na potencjalne wahnięcia, gra ze strony sklepu? Znaczy sklep na tym, wiadomo, że sklep na tym zarabia, ale moim zdaniem podstawową zaletą złota jest to, że to jest towar bezpieczny, więc jakiekolwiek bawienie się i szukanie jakiegokolwiek niepotrzebnego ryzyka, to jest zbyt drogie rzeczy i niepotrzebne oszczędzanie 10, 20, 50 czy 100 złotych w perspektywie kilkunastu lat nie ma żadnego znaczenia. Dużo ważniejsze jest bezpieczeństwo, a w Polsce było kilka przypadków z dużych sklepów, dużych firm, nie mówię Amber Gold, mówię o dealerach złota fizycznego, którzy przez wiele lat istnieli i zdobyli reputację dużą. Nagle, jak były takie duże skoki w złocie, ono mocno poszło do góry, potem spadało. W pewnym momencie, nie wiem czy co z tym, coraz bardziej oddalali terminy wysyłki złota, o miesiąc, dwa, trzy, nie było niedostępne od ręki i w pewnym momencie poznikali. Taki sprzedawca Baca z internetu, Dominus Arx, też miałem z nim kontakt osobisty, przez moment nagle zniknął. Hayat, bardzo słynna sprawa ze Skoczowa, dystrybutor, też miałem z nim kontakt. Na szczęście jeszcze jak się jako tak otrzymał. I swego czasu to była renomowana firma, taki Hayat, bardzo ładną sobie zrobili stronę internetową, ładną nazwę, wszystko fajnie się kojarzyło z prestiżem, bogactwem, złotem i tak dalej, a nagle jest 1000 oszukanych ludzi. A czy z Twojego doświadczenia wynika, że jak są większe spadki w cenach złota, na przykład rok temu było większe takie domknięcie, to ci więksi sprzedawcy, oni również w tym momencie mają taki deficyt towaru, że zaprzestają na miesiąc dwa sprzedaży, czy też to są jedynie takie obiegowe opinie. Jestem ciekaw, czy na przykład enumizmatyka praktycznie, nie wiem, krążyły dziś legendy, że przez miesiąc nie było towaru na rynku wskutek zwiększonego popytu po obniżce. To nie są legendy. Rzeczywiście przy takich dużych wahnięciach złota, spadkach, popyt rośnie bardzo dobrze. Popyt rośnie bardzo mocno, dlatego że wiadomość sprzed, nie wiem, miesiąca, 3 tygodni amerykańska mennica ogłosiła, że jak był taki najniższa cena złota teraz, srebra, przepraszam, od chyba w ciągu ostatnich 10 lat, mogę się przestrzelić tam 2-3 lata, nie pamiętam dokładnie, ale bardzo duże topnięcie srebra była i amerykańska mennica dała oficjalne ogłoszenie, że wszystkie nasze zapasy obecnie, które mamy na magazynach
American Silver Eagle, tych, które widzieliście monet, są wyprzedane, nie ma, są niedostępne. To jest w ogóle, co można, mogę poruszyć dwa tematy. Po pierwsze, to, co jest istotniejsze, to, że cena złota, która jest giełdowa, te 1200 dolarów, 2000, ma się kompletnie nijak, w ogóle się nie ma, do ceny tej, do faktycznego popytu na złoto fizyczne. Rosja kupuje, Chiny kupują całe swoje wydobycie, złota, robią ogromne rezerwy, wiele krajów... W sensie bank centralny. Bank centralny Chin, tak, że to są potężni kupcy, kupują tony złota. Jest bardzo duże zainteresowanie teraz, jak jest to złoto relatywnie tanie i srebro. Bardzo dużo tak naprawdę jest obrót na srebrze i dużo ludzi to kupuje cały czas. To sprzed, mówię, sprzed miesiąca US Mint stwierdził, że nie mają tych srebrnych monet, takie było zainteresowanie. Ma się to nijak do faktycznych cen srebra i złota. Dlatego, że ceny srebra i złota, te giełdowe, te 1200 obecnie dolarów za uncję, wynikają, nie chcę, strzelam, o takich liczbach słyszałem, 80-90% od obrotu złotem papierowym. Wszystkie te futuresy, ETF-y, opcje na złoto i tak dalej, czyli rzeczy powiązane ze złotem, ale nie reprezentujące fizycznego metalu. Ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że jednak to czekanie tam miesiąc na złotą monetę czy coś takiego, to jest nic w porównaniu z tym, ile Bundesbank musi czekać na niemieckie złoto Swedu. Tak, od wojny. No oczywiście. Ale drugi ciekawy temat, jak oni to robią, że oni zarabiają sprzedawcą. Trzeba by się spytać sprzedawców, ale z tego co czytałem, to jest robione tak, że kupują złoto po jakiejś cenie, a równocześnie zakłada się z drugiej strony pieniądze na to, na przykład jak na spadek złota lub na zakład na spadek złota, więc jeżeli wzrośnie, no to wzrośnie nam wartość tutaj, a jeśli spadnie, to zarobimy tutaj na tym zakładzie na spadek. Tak, shortowanie się to nazywa w inwestowaniu. Ja się na tym dobrze nie znam, także mogę coś pomylić. Nie, to jest shortowanie. W obecnej chwili rozpędza się taki trochę skandal na Ukrainie, bo Ukraina w marcu wywiozła całe swoje złoto, miała 42 tony, ale nikt na Ukrainie o tym nie wiedział. I dopiero teraz głowa Banku Głównego Ukrainy Gontariowa jest właśnie przesłuchiwana, gdzie zapodziało się złoto. No i są pogłoski, że mogło ono trafić do Stanów, ponieważ Stany mieli oddać komuś tam w kolei. Mogło to być albo Duńczycy, albo właśnie Niemcy. No. To jest ciekawe, amerykańskie złoto w Fort Knox od lat chyba 60. 70. może nie miało audytu zewnętrznego. Gdy Bernanke go o to pytano, to Bernanke tutaj odpowiedział cytatem ze znanego filmu: no nie mamy pańskiego płaszcza i co mam pan zrobić? To jest ciekawe, co z tym złotem u Amerykanów, czy oni się go przypadkiem nie pozbyli, mówiąc tylko, że mamy cały czas te rezerwy. Mamy cały czas te rezerwy. Ostatnio Szwajcarze... Coś tobie wiadomo na temat regulacji cen złota na giełdzie? Pani się wstąpiła afera, że Bundesbank oficjalnie zdecydował się wyjść z tego grona czterech banków, które tam miało wpływać codziennie na ceny złota. Jestem ciekaw, co się po tym wydarzyło, czy pozostała trójka, tam brytyjski bank, jeszcze parę innego została na polu bitwy, czy coś się... Nie wiem, nie, to cały czas istnieje, tylko nie mam pojęcia, czy on wreszcie wyszedł, czy nie wyszedł. Szczerze mówiąc, nie czytałem na ten temat, natomiast faktycznie jest tak, że istnieje pięć banków, nie powiem wam, przez pamięci, też nie chciałem wchodzić w to, które ustalają dwa razy dziennie takich ich traderzy tych banków mówią, za ile są gotowi sprzedać, kupić złoto i w oparciu o te stawki jest ustalana z danego, cena spod złota dwa razy dziennie. A potem reszta giełdy jeszcze tylko. Tydzień temu Szwajcarzy mieli możliwość powrócić do standardu złota, ale jednak odrzucili. To znaczy oni tak dokładnie nie do standardu złota, ale do tego, żeby 20% ich rezerw, 20% waluty miało pokrycie w złocie i żeby to złoto wróciło do kraju i tak dalej. No stąd podobno była niesamowita nagonka medialna, panika wręcz rozpętana przez tamtejsze banki.
instytucje finansowe, no bo spora grupa ludzi by na tym straciła, duże firmy eksportujące by straciły. No i oczywiście bank centralny straciłby kontrolę nad bankiem szwajcarskim. Czy orientujesz się, jaki jest koszt produkcji jednej uncji złota lub srebra? Zależy od... chciałem pokazać, nawet w filmie chciałem pokazać, jak wygląda wydobycie złota. Wydobycie złota, my pamiętamy Alaskę, firmy westerny, siadał w wodzie, nawet jeszcze w Polsce w Złotoryi. Parędziesiąt lat temu były zawody w szukaniu złota w okolicach Złotoryi, bo tam złota nazwa nawet pochodzi, tam rzeczywiście były pewne nieduże pokłady złota w średniowieczu w Polsce. To złoto jeszcze można było wydobywać po wojnie, były takie zawody w szukaniu przez to sitko, no ale to są super, super takie złoto, że znajduje się taki piasek złoty w rzece. Normalnie to się, takie koparki wchodzą jeszcze kilometrów w głąb ziemi, wydobywają tony, dosłownie tony takiej ziemi, z tony ziemi jest tam kilka gram złota, trochę platyny i trochę parę innych tam pierwiastków. Także koszty wydobycia bardzo się wahają w zależności od gdzie to jest. To różne koszty robocizny, różna głębokość pokładów, różna trudność dotarcia. Nie powiem z pamięci. Strzelam, że 800 dolarów za wydobycie średnie, ale to są. Niektóre przestały być. Niektóre obecnie przestają być rentowne kompanie złota przy obecnej cenie. Potem już chyba niewiele do jakiegoś flora brakuje tak naprawdę. Czy 14, co tak się minęło? Ale też czytałem o tym ostatnio właśnie. Polecam te blogi, bo naprawdę to piszą ludzie, którzy mają pojęcie o tym. Czytałem ostatnio, że połowa tego, co złota, które się pojawia, pochodzi nie z wydobycia, ale z recyklingu. Złoto jest używane też w jakimś stopniu w przemyśle i to ono jest odzyskiwane po prostu ze śmieci, ze spadów. I w tym momencie połowa złota, które trafia z powrotem na rynek, pochodzi z recyklingu. Miesiąc temu prezes firmy First Majestic zapowiedział, że wstrzymuje sprzedaż całego wydobycia srebra spółki za trzeci kwartał 2014 roku, ponieważ no, obecna cena jest poniżej ich kosztu wydobycia i oni wolą inwestować sobie w ten zapas i sprzedać, jak cena wróci do normalnego poziomu. No, mają różne. Jeszcze pytanie o urząd skarbowy. Czy jeżeli mam przykładowo skup złota, przychodzi do mnie klient, czy ja jako właściciel skupu złota mam obowiązek informować urząd skarbowy, co to za klient do mnie przyszedł i kto mnie sprzedał ileś złota? O ile wiem, to nie. Bo w przypadku Bitcoina właśnie takie problemy się zaczynają pojawiać, że urząd skarbowy zaczyna traktować dochód uzyskany wskutek wzrostu wartości bitcoina. No są takie pomysły, ale w praktyce jest to nie do zweryfikowania, bo zwyczajnie można pójść do dealera złota i kupić. Można w pełni 100% anonimowo. Tak, jak najbardziej. Kupić można w każdym pójść i kupić anonimowo. Bez podpisywania się, bez mówienia. Bez pokazywania dowodu osobistego, w tym sensie anonimowo. Bitcoin teraz się powiększyło, bo od niedawna polskie giełdy Bitcoin mają pewną identyfikację IPSL-u i danych zgodowych. Tak. Bitkurex musi od 10 tysięcy złotych w górę, z tego co wiem, zgłaszać za każdym razem do Urzędu Skarbowego. A teraz jak chcesz sprzedać jednego Bitcoina, to tak musisz podać IPSL, numer dowodu, coś tam jeszcze. Masakra. A jaka jest różnica właśnie przy już takich dużych tych instytucjach skupujących złoto między ceną skupu a sprzedaży? Tak, nie jestem dużą instytucją skupującą złoto, nie wiem, nie mam pojęcia. Na tyle muszą coś na tym zarabiać. No. Jeśli chcesz natychmiast sprzedać, to tracisz 10% około. 10%. Ale zrozumiałem, zakupu od mennicy, tak? Od producenta i sprzedaży do klienta. Nie, ja mówię o tym, że powiedzmy, że... Tak to zrozumiałem, tak? Nie, ja to zrozumiałem, powiedzmy, mamy tego, tą srebrną Jadwigę, tak? No. I chcemy ją właśnie oddać do mennicy, tak? To w stosunku tego, jak my to kupujemy, to ile wynosi spread między kupną a sprzedażą.
fizycznego złota, nie? Prawdziwy od granica 10-15%. Poniżej ceny spot? Nie, poniżej obecnej ceny. Jeżeli powyżej, załóżmy, że uncja złota inwestycyjnego kosztuje powyżej około 5% spot, załóżmy tak średnio, no. To jeżeli w tym samym momencie u tego samego dealera chcesz sprzedać, to z reguły będziesz to mógł zrobić... Minus 10% cena sprzedaży. Tak, około. No, czyli troszeczkę poniżej ceny spot. Ale na przykład na Allegro czy osobie takiej spoza rynku sprzedaż za cenę spot, ona będzie szczęśliwa, że ma kupione... dużo taniej niż u dealera, nie? A ty będziesz zarobiony też. To są rzeczy tak naprawdę, też jakość monety, stan monety może mieć na to wpływ na cenę. Nie? Znaczy zarobiony, no właśnie dla mnie złoto czy srebro jest raczej taką lokatą kapitału. No, inwestycja też może być jakąś, znaczy lokata też może być jakąś inwestycją, ale lokata raczej w takim sensie właśnie długoterminowym, czyli czymś, co pozwoli mi zachować wartość w czasie, a niekoniecznie zarobić. Tak, jak mówiłem, niektórzy kupują złoto po to, żeby zarobić, a niektórzy po to tylko, żeby zachować tą wartość. Mówimy o zarobieniu w porównaniu do pójścia do dealera czy do złotnika, gdzie jest to skupowane po niższym kursie niż na przykład na takim Allegro, czy gdzie kupujemy od osoby, sprzedajemy i drugiej osobie fizycznej. Szczerze mówiąc, moim zdaniem nieprawidłowo jest mówić inwestować w złoto, tylko oszczędzać w złocie, bo złoto jest pieniądzem. Tak. No generalnie jest w ogóle problem, ja powiem szczerze, przedyskutowałem z kolegą, który się zajmuje inwestowaniem z Instytutu Misesa temat, co to w ogóle znaczy inwestować. Spędziłem na tym pół nocy, no przesadzam, ale cały wieczór i doszliśmy do tego, że jest to pojęcie tak wieloznaczne, tak ma wiele z różnych znaczeń. Czasem to znaczy to samo co spekulacja po prostu. Czasem to jest inwestowanie, te trzy cele inwestycyjne to obejmują tak naprawdę bardzo szeroki wachlarz zachowań, więc wiele jest ma znacznie. Ale to jest najbliższe kupowanie złota, jest nie jest słowo nie inwestowanie, lokowanie, ja też to wolę. Jeszcze wytłumacz proszę taką kwestię nadawania nominalów na monetach bulionowych, 50 dolarów. Nie mam pojęcia, bo tak było. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Nie spotkałem się nigdy z jakimś wyjaśnieniem tego. Na przykład jak czytałem Misesa, to on pisze, że właściwie na monecie złoty czy srebrny wystarczy tylko próba i waga. Tak, oczywiście. Jeśli mamy standard złota, to de facto to jest. Zresztą nazwy funt, dukat, dolar, to są wszystko dawne określenia wagi. Więc po prostu jednostki wagowej, więc to z czasem dopiero stały się nazwą walut. Tak, to jest prawda. Natomiast współcześnie nie mam pojęcia. Może dlatego na tej zasadzie, jak czasem są w Polsce bite jakieś monety z papieżem czy kimś, to niby ma na sobie 100 zł, a tak naprawdę jest sprzedawane za 1000 zł, bo to unikalna seria z papieżem czy z Solidarności. No taka wybita stuwa po prostu ładnie wygląda. Ładna stuwa. Ładniejsze 100 dolarów niż normalnie. Możesz wydać. Znaczy chyba te niektóre monety, zwłaszcza amerykańskie, te starsze, no to po prostu ta nominał się nie zmienia od czasu pierwszej produkcji, kiedy to było de facto taka właśnie cena, tak? No to się da, ale no to momencik, American Gold Eagle rozpoczęto bicie w latach 70., jeśli dobrze pamiętam. No, American Gold Eagle, ten, który pokazywałem, dokładnie ta moneta, w latach 70. zaczęto ją bić. Nie, w 86. Albo 80. nawet, przepraszam. Liberty no. To była dużo starsza, Liberty na razie, tak? Któraś jest jeszcze... Double Eagle jest starą monetą, ale ona nie wiem, czy jest jeszcze bita, już nie. Nie, ona już nie jest bita. No nie jest bita. Nie, w każdym razie te najstarsze monety pochodzą jeszcze jakby ich nominały z rzetelnego użycia. Ale no to historyczne, to wtedy tak. Historyczne. A obecnie wydaje mi się, że to jest troszeczkę taki punkt, jakby nie wiem, czy odniesienia, który wydaje mi się, może być tak, że na początkowo ta cena miała jakiś związek pierwszy celno, ale to jest też chyba tak, właśnie z tymi papieżami, że no napiszemy, nie mamy monetę po prostu krążek z czymś, no. To jeżeli chcemy sprzedać naprawdę przeciętnym osobom, które się na tym nie znają, to one nie mają takiego odniesienia, tak? Jak napiszemy 100 zł, to w jakiś sposób możemy powiedzieć, że to jest 100 zł, ale takie lepsze 100 zł, więc bardzo 200, nie? Możliwe, że dlatego tak napisano oryginalnie. Oczywiście te ceny w tej chwili są dużo wyższe. Nie wiem, może chodzi o to, że wtedy to jest na przykład moneta i ma inne opodatkowanie, nie wiem, a nie medal, bo Jadwiga nie ma żadnego nominału na sobie.
nazywamy to monetą, ale tam nie ma żadnego nominału pieniężnego. To jest de facto taki wybity kawałek krążka, taki medal. A na przykład ten filharmonik ma tam 100 euro. I to na przykład już jest w tym momencie moneta, którą teoretycznie można pójść zapłacić w sklepie i zbita przez tą państwową monetę. Właśnie taką funkcję, bo no, fizycznie, jeżeli mamy monetę, na którym jest 100 zł, tak, i jest potwierdzenie banku centralnego, tak, no to ktoś musi, ma obowiązek przyjąć te 100 zł, i wiadomo, nieważne jakie to by było, prawda? Ale przecież z jednego znaczy, no, jest wiadomo, jak jest. Ja mogę przyjąć. Jest tak, jest sprawny zakaz, przetapiania tak, jednogroszówek na. Ponieważ zawartość metalu w tym momencie w jednogroszówkach jest taka, że. No jest sposób na biznes, zbierać jednogroszówki, a potem cyk, nielegalnie do tego. Oczywiście nie namawiam do tego wystąpienia, do przestępstwa. Ale to był dokładnie odpowiednik Junk Silver. To był dokładnie mam odpowiednik Junk Silver. Mam w domu pół słoika, mogę przetopić? Nie mam pojęcia. Mam w domu pół słoika, mogę przetopić i zarobić na tym 5 zł. Prawdopodobnie tak. Może nawet dojdziesz do 10. Znaczy już sprzedać nie można na złomie tych monet, chociaż wiadomo, że można się umówić jakoś. Można ale jeżeli się przypadkowo... Człowiek jest to takie, że jeśli się zniszczą te monety, same zniszczą, to wtedy spadła się kłamała. To wtedy już traktowana jako złom normalnie. I można wtedy oddać na złom i już wtedy wystarczy mieć takie, nie wiem, przepołowione jednogroszówki, to na złom już dadzą więcej niż by... Niż gdyby wydać w sklepie. Niż gdyby wydać w sklepie, więc to nawet nie trzeba przetapiać nic takiego, tak? Nawet jak się tam umówi, to można nawet całe dać i one się tam połamią. To dlatego pani w Biedronce zawsze jest grosika dłużna. Dorabia. Inwestuje w Junk Silver. Zawsze będzie po Paweł, przedwczoraj zdaje się, wieczorem rozmawialiśmy o twoim wykładzie. Obiecałeś powiedzieć coś o Mickiewiczu. Mickiewicz korzystał ze złotych monet. Okay. Okay. Zacytuję klasyka. Ma pan dowód? To jest w powszechnym obiegu. A kto informuje się, jak wygląda przemieszczanie się ze złotymi monetami w obrębie Unii Europejskiej? Ojeny, zakres spektrum pytań jest takie, nie wiem. Czytałem coś nawet na ten temat, ale nie przypomnę sobie. Że się mogę z pieniędzmi, bo w Unii Europejskiej nie można jeździć. No jest powyżej pewnych kwot, są jakieś ograniczenia, są limity. Można by wrzucić w Google i Google by odpowiedziały, nie? Często słyszymy, jak z Włoch do Szwajcarii z lapane właśnie osoby, które chcą przewieźć większe ilości złota. Tak, no jakieś ograniczenia muszą być. Tylko Szwajcaria nie jest w Unii, to może też z tego wynikać. Ale jest w Schengen. W Schengen, tak. Przemysław Słomski chyba jeździ do Grecji z tego czasu. Nie wiem. Czy on, czy kogoś wysyłał, ona nie była jakaś taka, czy może to inny brał, że tak przy pierwszych upadkach się Grecji, to były wyjazdy do Grecji, bo tam ludzie rozumieli, że warto kupić czasem złoto. I były z Polski wywożone samochody, jechały sobie do Grecji, tam poukrywane gdzieś samochody. A to ważnie? Były właśnie. To jakieś zamierzchłe czasy jego bloga, nie czytałem tego. Chodziłem dosyć na wakacje. Turystyka bulionowa. No to samo też słyszymy na Ukrainie, na wschodniej Ukrainie, gdzie...